Dzień dobry. Dobry wieczór. U Janusza jeszcze dzień, u mnie już wieczór. Dajcie znać, czy nas słychać i widać. Czy dzień, czy wieczór, czy noc. Witamy serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj z Arturem mamy gościa, którego już znacie, czyli Greśka Skubisza, Grega Audio. O tym za chwileczkę. Ja bym chciał tylko tutaj jeszcze wspomnieć o naszej poprzedniej konferencji styczniowej, gdzie miałem zaszczyt spotkać się z Wojtkiem Pacułą i rozmawialiśmy na temat plików. Ten odcinek wzbudził bardzo wiele kontrowersji wśród naszych widzów i znaczy poglądy naszego gościa wzbudziły te kontrowersje. My czynimy teraz starania, tutaj Artur, chyba mogę uchylić rąbka tajemnicy, żeby zaprosić osoby, które zjadły zęby na technice cyfrowej, aby te wątpliwości wszelkie rozwiać, czy to rozwianie będzie pozytywne, czy też pomyśli jednych osób, czy też nie. No to się wszystko okaże w naszych następnych spotkaniach, na które gorąco zapraszamy. No i tutaj pewnie z Arturem też pewnie dodamy, że opinie naszych gości to są ich opinie. My wysłuchujemy opinie każdego i tych, którzy są za, i którzy są przeciw, i którzy są po środku, więc chcemy wam przedstawić różne spektrum naszego hobby, czyli osoby, które są pozytywnie zakręcone w różnych kierunkach. Jak coś źle powiedziałem, to mi Arturze popraw. Bardzo dobrze powiedziałeś, to był taki gładki i sprytny disclaimer tak zwany. Ponieważ mamy nadzieję, że przynajmniej w dziedzinie audio jest wolność słowa i wypowiedzi, odczuć i nie jest to hobby dziedziną naukową, gdzie jakieś dowody matematyczne się wyprowadza. Niemniej jednak mocno związaną z techniką i technologią, no i będziemy ten temat dalej rozkminiać i kontynuować, zwłaszcza techniki cyfrowej, która tak mocno budzi kontrowersje. Natomiast dzisiaj wracamy do wątku, który zaczęliśmy w grudniu z tak zwanym high-endem za grosze, co dla wielu ludzi jest abstrakcją i pukają się po głowie, że tu są chłopaki, które wyciągają ze śmietnika jakieś antyczne zabawki i wygłupiają się, że mówią o jakichś high-endach. Natomiast jak jest naprawdę, no to mogą się przekonać ci, którzy ten sprzęt mieli dosłownie spięty w odpowiednie systemy i słyszeli na własne uszy. Ja tutaj wtrącę Arturze, że w przypadku tego odcinka my jako prowadzący podpisujemy się rękami, nogami, czym cokolwiek jeszcze tam mamy, że ten sprzęt, który będzie prezentował Grzesiek, to jest bardzo dobre brzmienie, budżetowe, bo budżetowe, wiadomo, operujemy tutaj w jakichś kwotach niewygórowanych, natomiast to jest idealny początek przygody audio, takiej przygody w dobrym kierunku, czyli tego brzmienia, które być powinno, jeżeli zrozumiecie ideę Grześka, który za chwilę będzie tutaj mówił o swoich systemach i o różnych dziwnych wynalazkach, posłuchacie tego różnych osób, bo tych systemów po Polsce jest rozrzuconych bardzo dużo osób, zarówno na naszej grupie facebookowej, czy na Audio Stereo, też jest osobna grupa założona. Te systemy zna, wie, część z nich wyrosło, część z nich zostało, ale natomiast można sobie spokojnie posłuchać, umówić się z kimś, posłuchać. My się tu z Arturem podpisujemy jako chyba nieliczny nasz gość, w którym my się w pełni zgadzamy i tutaj nie ma co mówić, że jest inaczej. Tak jest, to prawda. Sam jestem, o czym wspominałem kiedyś, właścicielem trzech systemów GAT, co już jest swoistą patologią, a być może kiedyś, bo tak mi chodzi po głowie, czwarty, ale to śpiew przyszłości, mam nadzieję. Witamy starych bywalców, Jacek Rogon jest, Jarosław przy, tu obcięło mi resztę nazwiska, przepraszam, jest Kasper, Robert, Tomasz, Dany Roy, witamy, dobry wieczór, Igor, Jarosław, Kasper, Tadeusz, jakiś Facebook user anonimowy, Tom Powro, witamy Toma, Piotr Biliński stwierdził, że to cenna inicjatywa, spora część tego, co wtedy powiedziano, to najdelikatniej nieprawda, czyli Tom, Piotr Biliński jest w opozycji, o Tomka Kalipę witamy serdecznie, cześć. Tak więc Piotr będzie nas krytycznie komentował i odnosił się do naszych
zachwytów, ewentualnych uniesień Ale i egzaltacji. Piotrek mówił o tym spotkaniu z Wojtkiem Pacułą. To nie jest do Grega. To A, jest do rozumiem, techniki rozumiem. cyfrowej i tutaj to komentarz padł wtedy, jak ja mówiłem o tym, że będziemy tutaj próbowali też zaprosić osoby, które zjadły zęby na technice cyfrowej, więc to o to chodziło. Dokładnie Piotrek napisał, chodzi o pliki. Czyli Tak tak jest, mówię. dobra, to rozumiemy się, o co chodzi. Jeszcze tutaj Darek Sikorski, Piotr Biliński przyznaje, że chodziło o pliki. Wobec tego bardzo dziękujemy za przybycie na dzisiejszy wieczór. Grzegorz już jest w pełni gotowości. Wczoraj odbyliśmy próbę generalną. Dzisiaj Grzegorz jest gotowy, aby dzielić się dalszymi swoimi odkryciami, dociekaniami w audio. I zapraszamy wobec tego Grzegorza. Cześć Grzegorz, witam cię serdecznie. Witam wszystkich pozytywnie zakręconych grudnikowców i niekoniecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór Grzegorz. Ja wobec tego pozwolę sobie z prezentacją zrobić taką podróż w czasie do punktu czwartego. To pozwólcie, że tak tytułem jakby powtórki przerzucę z taką lekkim opóźnieniem, wolno kolejne slajdy, aż dojdziemy do punktu czwartego naszej prezentacji. Tutaj widzimy te tony sprzętu, które Grzegorz przez swoje plecy, ale i uszy i swój genialny, dociekliwy audio procesor w głowie przetworzył. Dochodzimy do wspaniałych preampów, a tutaj jego słynna ława 55 cm, na której testuje przeróżne urządzenia. I dochodzimy do punktu czwartego tej prezentacji, Grundig i inni. Czy tylko Grundig posiadł sekrety audio, które tak tobie, Grzegorz, przypadły do gustu? Więc prosimy o rozszerzenie nieco perspektywy, że nie tylko Grundig jest tą jedną, jedynie słuszną firmą audio, której się kurczowo trzymamy. No właściwie no, zaczęło się od Grundika, zaczęło się w ogóle od innych systemów, od innych sprzętów. Grundik wszedł w międzyczasie. No i wiadomo, że tam jest jakaś ilość ograniczona tego Grundika, tych modeli, takich, które są godne posłuchania czy kupienia. Więc no, z automatu starałem się coś tam jeszcze znaleźć, szukając po serwisówkach, po konstrukcjach, po zdjęciach, coś, co by dawało podobny efekt w systemach Grundika, do kolumn Grundika przede wszystkim, bo tutaj już nie za bardzo chciałem się szukać, bo to kłopotliwe kupowanie dużych kolumn, a później je sprzedawanie, jak nie grają, to trzeba być już naprawdę, być pewnym, że chce się to kupić, prawda? I NAD na przykład, to był taki następny, znaczy pierwsze to było Sanio, po tym, bo to był tak zwany odprysk V1700. No i tam ci Włosi tam no, chwalili tego V1700 i że to jest konstrukcja Grundika, tylko mnie zastanawiało, czego tam pisze Made in Japan, jak to jest konstrukcja Grundika. I przez przypadek w Stanach znalazłem jakiś wpis, że jakiś gościo coś tam, ale to nawet nie kojarzyłem, że to jest w ogóle coś z tym tematem związanym, ale wpis, że kupił jakiś plastikowy wzmacniacz i że tak świetnie gra, że jest w szoku. I było zdjęcie, ja patrzę, no V1700. Znalazłem J220, to był pierwszy, później 220 i później te następne 224, 240 i tam tak dalej, tam te 277, to już są troszkę inne, ale generalnie to jest ta sama konstrukcja. No i okazało się, że Sanio współpracował z Grundikiem i oni im zrobili, jak to się mówi, wyprodukowali tą całą serię tych plastików.
pod nazwą Grundig, a wykonane są w Japonii, bo tu przyjeżdżało chyba gotowce od nich. Nie sądzę, żeby to produkowali w Niemczech generalnie. Te serie wcześniejsze to są tak, to jest portugalskie produkcje. No i te Sanyo rzeczywiście są godne polecenia, bo one rzeczywiście grają tak jak ten V1700. Tam oczywiście nie jest to tak, że identycznie, może być troszkę tak, bo tam są różne elementy nieraz stosowane, troszkę inne tranzystory, troszkę z większym pasmem, trochę z mniejszym pasmem i to ma jakiś pewien wpływ, słychać to. W niektóre odpryski mają tam troszkę inne elektrolity powsadzane. Zresztą portugalskie wersje tak samo miały, że były albo Rubicony, albo Sanyo, albo tam jeszcze jakieś innej firmy. I też to miało wpływ, bo ludzie nieraz mają po dwie, trzy i każdy mówi gra inaczej. No gra inaczej, bo ma po prostu pewne elementy zmienione. Nie ma takiej super powtarzalności. Choć V1700 jest taki w miarę równy, że zdarza się, że ma jakiś tam trochę inny tranzystor, ale generalnie jest na Sanyo zbudowany w całości tych elektrolitów. Przede wszystkim, które są tak właśnie dają tą fajną, ciepłą, taką przyjemną barwę. No i później jeszcze NAD, tutaj widzimy na zdjęciu 3030, prawda? On tak generalnie jest tak ubarwiony mniej więcej jak V1700, tylko że jest nieco mocniejszy od niego. Wszystkie kolumny, które grają na V7000, grają i na tym 3030. I to znaczy LS1000 na pewno fajnie na tym gra, 1500, 2500, Telefunkeny TL800 bardzo dobrze na tym grają, że to taki pierwszy z tych wcześniejszych wzmacniaczy. 3045 już jest bardziej suchy i czym wyżej, tym bardziej sucho. Czyli mniej barwnie, więcej mocy, ale generalnie oddalamy się od nurtu brzmieniowego Grundika, prawda? Czyli 30-30, 30-45 jeszcze by można było zaakceptować. Dalej już można sobie odpuścić, bo tam jest tylko moc dorzucona. Barwy więcej nie ma, a wręcz mniej. Następna seria tego 30-20 NADA tak samo jest bardzo dobra. Była pierwsza taka wersja, ona troszkę była nieudana, bo była dość awaryjna. I oni ją poprawili, zrobili wersję 3020, system 20, lub to się nazywa bodajże A, niektóre były oznaczenia. Wersja B też była, to tam zmienili 4 elektrolity na 2 elektrolity, ale to generalnie bardzo zbliżona konstrukcja. No i był 3120, to był bez regulacji barwy na rynek angielski. I to też jest taka no, topowa, jak to się mówi, nada. Seria bardzo uznana brzmieniowo. Niektórzy chwalą, niektórzy nie chwalą, w zależności chyba od gustu, jaki kto ma muzyczny i jaki system ma, choć on bardzo fajny, bardzo harmoniczny wzmacniacz, bardzo przyjemny. No oczywiście trzeba no, do tego odpowiednie kolumny, okablowanie. Też bardzo fajnie się sprawuje jako przedwzmacniacz 3020, ma tam możliwość podłączenia to. I z aktywnymi Grundika kolumnami ja może do tych wielkich jest troszkę za tłusty, bo on ma taki dość ten bas taki mocny, ale do tych mniejszych XM400 bardzo dobrze się sprawuje. To właściwie trudno mi powiedzieć, czy XV7500 gra lepiej, czy ten NAD przy podłączeniu w systemie bardzo, bardzo fajnie. Co jeszcze z takich dziwnych rzeczy? Tam były jakieś epizody z tym, no, z jakimiś japońskimi sprawami Sansui, taki 90, tam już nie pamiętam tych literek, dość duży wzmacniacz, taki z trochę większego pułapu i on praktycznie pasował do 650, do TL800, bo one tak mają mniej więcej średnice wysokie, no, zbliżone, bas jest większy, wiadomo, w większych kolumnach i tam troszkę bardziej realniejsze są, jeżeli chodzi o akustyczne instrumenty, TL-800, ale ten wzmacniacz przy odpowiednim zmianie okablowania, nie takiego jak do Grundika, bez żadnych zmian praktycznie w środku, puszczony
CD tam jakiegoś 7550 na kabla Grundika, czy tam się nie pamiętam, na czym ja to puszczałem. Oczywiście zawsze to jest dziwne, ale większość takich tych wzmacniaczy najlepiej gra na Tape 2. Nie na CD, nie na tym, tylko na Tape 2. I tutaj też, jeżeli ktoś taki wzmacniacz kiedyś będzie miał, to na Tape 2 podłączamy i wtedy jest najbardziej plastyczny dźwięk z tego wzmacniacza. I tam nie trzeba specjalnie nic przerabiać, tylko dobrze dobrać kable przede wszystkim i odtwarzacz do tego. Tylko że one wchodzą tak około 4000, to są droższe trochę wzmacniacze, to nie jest wzmacniacz budżetowy. A Grzyszku, no, jeszcze, tak? Bo tak, no, mamy tutaj Grundiga, czyli jakby niemiecko-japońsko, no, różnie można to nazywać, mamy tego Nada. Znaczy no niemiecko, tam seria, ta japońska to jest ta V plastikowa, nie? Ta tak. 1700. A powiedz mi, jakieś inne marki na rynku niemieckim, były Brauny, był Dual, czy coś z tego miałeś? Telefunken. Telefunken, tak, Saba. Więc ja powiem tak, ja się nie wciskałem już w to wszystko, ale mam takiego znajomego, który się w tamtych czasach zajmował przywożeniem różnego sprzętu, prawda, i miał tego duże różne ilości. I jak czegoś nie chciałem po prostu kupować, żeby się nie zagracić, to mu mówiłem, żeby wziął, podpiął i porównał mi, czy to jest warte zakupu, nie tak, no, sondażowo, no bo to wiadomo, można sobie nakupić, tylko później co z tym robić. No i on podpinał i Brauny na przykład tam, i mówi, jak tam z tym, no mówi, to nie ta klasa, nie, albo tam coś tam Duala, to nie ta klasa, no z tych może z Sansui, z tych wersji takich, co po 5 czy 6 tysięcy chodzą, to tak, mówi, to może zagrać i gra, nie? Tylko, że to już są kwoty inne. Duale tam jakieś, sprawdzał i duale nie, niestety. Telefunkeny, być może któryś z tych telefunkenów jakby dobrze popracować, to by tam do tych kolumn TL-800 coś by może dopasował, być może coś do Grundika, ale ja już w to nie wchodziłem. Za dużo, po prostu byłoby no, tego sprzętu, za dużo tych marek, że można poszukać, jak ktoś się lubi bawić i ma, to sobie może poszukać, podpiąć i zobaczy, czy oczywiście tam te konstrukcje w większości nie posiadają tego CCI, no, ale to czasami jak nawet nie posiada, potrafi zagrać. To są takie różne dziwne rzeczy, które się nie da wytłumaczyć. Mm-hmm. I zwłaszcza z Grundikiem, no bo to pod kolumny Grundika mówimy, bo ja innych nie stosuję, więc każda inna kolumna powoduje totalnie wszystko inne może być, że ten wzmacniacz, który gra tutaj, tam może nie grać. Tak jak z kablem. W tym systemie gra, a z małymi kolumnami dany kabel już nie będzie grał. Jasne. I dlatego nie. O, Technics jeszcze powiem. Jest parę ciekawych konstrukcji Technicsa i zresztą mam chyba z 5 czy 4. Zwłaszcza te z lat między 76 a 80. Jakieś ciekawsze zawsze były amplitunery, bo Technics tam nie za dużo miał tych wzmacniaczy wtedy, tylko była tak zwana fala amplitunerów, moda. I te najlepsze konstrukcje to były wielkie i tam takie różne amplitunery, ale można tam coś z tego przebrać. Ja sobie tam kupiłem takich ze 3 amplitunery i one całkiem z Grundikiem potrafią przyzwoicie zagrać, jak się to odpowiednio tam jakoś połączy. Że jest możliwość. Nawet na tych kościach STK, które są zresztą firmy Sanyo. I to jest ciekawostka. Fakt, że awaryjność tam może być większa, bo to są kości i dostęp oryginalne muszą być przede wszystkim, bo te podróbki to już w ogóle nie grają, bo to są po prostu sklejone tranzystory, tylko zalane w tym, ale to nie jest konstrukcja typowego STK. Więc Technics jeszcze tam gdzieś mam parę sztuk tych amplitunerów przeważnie. Jeden wzmacniacz, taki też właśnie na STK przeważnie. I o małej mocy, bo czym większa moc, tym gorzej to się wszystko zachowuje. Czyli w granicy między 18 a maksymalnie do 30 watów. Nie wchodzimy w 50, w 70 watów i tak dalej, bo raz, że pomieszczenie nie jest potrzebne, chyba że ktoś ma bardzo duże pomieszczenie, nie jest potrzebna taka moc. Drugie, tam się bardzo dziwne rzeczy dzieją przy takich mocach i te punkty pracy tranzystorów są inaczej ustawiane, one po prostu inaczej grają cicho, inaczej grają głośno i inaczej później jak się to wszystko zagrzeje.
To jest taka, no, zawsze wzmacniacze najfajniej mi grały, nawet z tej serii Technicsowskiej, zawsze te w granicy 20-25 watów. Te wszystkie, co idą wyżej, od razu coś tam się zaczyna dziać. To chyba tyle z tych firm, które tak mniej więcej ja przejrzałem, prawda? A tych, co nie przejrzałem, to starałem się pytać kogoś po prostu, kto ma, i podłącz mu wie, zobacz. Jeszcze jakaś firma, ale to już też to starocie jakieś tam, już nie pamiętam, ale to też kolega mówił, że bardzo fajnie, Sudgen chyba, czy jakoś to się nazywało, ten pierwsza wersja, chyba bodajże 15-watowa albo 12-watowa, mówił, że znakomita, i te wszystkie następne nie grają. Tak jak ta pierwsza, taka drewniana, taka najstarsza, o, tak bym powiedział. I to podobno gra, ja tego nie słyszałem, ale on zrobił taki wzmacniacz, jak ja Onkyo zrobiłem sobie, jak miałem Radmory, i on sobie to zrobił, też mówił, że rewelacja, ale mówił, że ten jeszcze trochę lepiej gra. A tak to generalnie tam fajnie ten Sudgen grał. Pamiętam, tak, że jak on mi mówił. Pamiętam, Grzesiek, że tam w Onkyo usuwałeś układ elektronicznej regulacji głośności. Tak, tak. To był eksperyment taki, bo wiesz, no miałem Yamahę wcześniej, miałem tam jakieś Technicsy różne, co to wszystko nie grało. Oczywiście nie z tego okresu, tylko tego późniejszego, te AA i to inne, to jest wszystko nic nie warte. To też tylko bajer, poza tym nic to nie daje. I kupiłem właśnie ten Onkyo. Tak kupiłem chyba tak, no bo się w miarę tak jakoś ładnie wygląda. Mówię, konstrukcja przejrzysta na tranzystorach i konstrukcja przede wszystkim taka, jak później się okazało, że to jest wszystko regulacja barwy w sprzężeniu zwrotnym. Czyli bardzo prosta konstrukcja. Nie ma tam żadnych układów scalonych, nie ma żadnych tranzystorów w regulacji barwy. Tylko jest po prostu w pętli wrzucone trochę tych filtrów i rezystory. I te potencjometrii, to się reguluje. I to bardzo, bardzo w takie proste, to jest praktycznie końcówka mocy, no, z regulacją w sprzężeniu zwrotnym. No to jest końcówka mocy. I ja to usuwałem. No trzeba było posiedzieć, bo to trzeba było wyliczyć, czym zastąpić ten cały, kurczę, ten mętlik tego wszystkiego, żeby to było jeszcze, tam są dwa bas i wysokie, żeby to było na zero znowu, żeby nie podbiło. No i jakoś to wziąłem, rozliczyłem, przeliczyłem. I tam po prostu zamiast, tam wychodzi na regulację w pętlę zwrotną, na płytkę wychodzi taka taśma, no to tam w tą taśmę chyba jest cztery chyba rezystory, dwa kondensatory są wlutowane w tą, zamiast tej taśmy, to jest cała regulacja w pętli, która powoduje, że jest i bas zero, i wysokie zero. I tyle. No i tam masę zmieniłem, tam takich parę rzeczy z masowaniem, bo tam były masy, ale oni tak zrobili masy, zrobili gwiazdy, ale później je połączyli tak jak byle jak, że nie z punktu, tylko ścieżkami, to ja to wszystko powycinałem, poprowadzałem po spunkcie i generalnie to zagrało, no z Radmorami i do tego Arkama tego robiłem piątkę plus. To piątkę plus to robiłem pod Najma CD2 i on tak grał mniej więcej, troszkę lepiej minimalnie, ale to dla mnie to jest taki odtwarzacz, który bym mógł bez przeróbki go wstawić i go słuchać. Może ktoś nie lubi takiego fajnego, ciepłego brzmienia, ale to jest fajne. No i ten Onkyo tak został. Mam go, zresztą go chyba odpalę na dniach może, bo muszę tutaj się ogarnąć jeszcze z paroma takimi rzeczami, ale go odpalę i zobaczę, jak to, powiedzmy, na 650 to pójdzie. A przy okazji jeszcze mi kolega 400 Pioniera przyniósł, X-a. Jak zwykle tam potencjometr szwankuje. Jak go zrobię, też go podepnę i zobaczę, to taki był kultowy za mojej, jak to się mówi, w tamtych czasach, to był taki 400X Pionier, to był taki fajny wzmacniacz na angielski rynek. I schodził. Zobaczymy, jak on sobie poradzi z prostym tam V1700 czy z V7000 w głośnika Grundika. I jak coś tam zrobię, to rzucę filmik, to będzie można posłuchać. Czy daje radę, czy nie daje rady? Okej, to będzie taki powrót do przeszłości trochę też. Tak, no taki, X400. No, bo to popularny wzmacniacz był. Mhm.
Tak, miał dobre, bardzo dobre opinie. Bardzo dobre opinie miał, właśnie. Ja go miałem Robert... w wersji, no, ja go miałem w wersji nowej i w wersji takiej używanej. Wersji nowej się nie da słuchać. Trzeba poużywać pół roku i dopiero to zaczęło grać. Czyli musiał, w tamtych musiał czasach. Się wygrzać. Wygrzać. Musiał się wygrzać, dotrzeć, tak. Grał strasznie dotrzeć. Sucho. Dotrzeć, grał bardzo sucho. Tak, ten, dopiero po pół roku, bo to kolega kupił, a drugi kolega nowy przywiózł i żeśmy porównali. Nowy z dotartym. To po prostu była przepaść. To dla wielu... się wydało, no, wyrzucenie przez okno. No właśnie, to dla wielu też jest kolejne voodoo audio, ponieważ nie mieści im się w głowie, że elektronikę trzeba wygrzewać. To nie silnik samochodowy. To nie silnik samochodowy, tak. Grzegorz, Robert Szydłowski pyta, znaczy nie pyta, stwierdza, że kolega zestawił tak. Nada 3020 z kefami 500. Dobra średnica tak. I wysokie, ale bas słabiutko. To była obserwacja z tamtego systemu. No bas słabiutko, pewnie rozciągnięty i trochę bułowaty. Bo on taki ma bas. Znaczy generalnie powinien go sobie go włączyć na 3 dni i nie wyłączać. I dopiero jeszcze raz sprawdzić, a jeżeli nadal tak jest, no to trzeba trochę coś poprawić. Ja poprawię właśnie, żeby był bardziej zwięzły bas. I ten poprawiony właśnie ma bardziej bas taki zwięzły i taki bardziej rytmiczny, bo on taki ma trochę ciepły, potrafi być na początku, zwłaszcza jak jest nierozgrzany, taki kluchowaty potrafi być. Mhm. Niech kolega sobie włączy 3 dni, nie wyłącza go w ogóle z sieci. Niech będzie włączony. I posłucha jeszcze raz. Albo ewentualnie kolumny. To są bas refleksy prawdopodobnie. Ja nie wiem, jaka ta konstrukcja jest. Mm-hmm. Czy bas refleksy, czy kompakt. Do tego głośnika, znaczy do tego wzmacniacza proponuję kompakty. Nie bas refleksy. No to Robert może to uściśli. Pojawia się sporo pytań, ale nie chcielibyśmy teraz wchodzić w szczegółowe pytania. To będzie sesja na koniec, więc zachowujemy je tutaj na liście. Natomiast tak. Tu jeszcze jest przepiękny Bang & Olufsen, który no, ja z otwartą paszczą go oglądam. Tak, to jest wersja ta pierwsza CDX na 1540 przetwornikach. To jest praktycznie, no, elektronika jest 104, tylko jest dodane sterowanie sensorowe, te takie dotykowe przez szkło, takie bardzo fajne, bo to nie ma tam plastiku, tylko to jest szklane wszystko, że ten wierzch, no tak luksusowo wykonany, brzmieniowo coś jak 104. Tak, na takim poziomie mniej więcej to gra, bo tam nic nie włożyli swojej myśli, tylko zrobili ładną obudowę i ten sensory wprowadzili dotykowe i po prostu, że od góry wkładane. A elektronika to można spokojnie żywcem przełożyć do 104 i będzie grała. I laser tak samo. Że to nic się nie będzie działo. Czyli jak to komuś się zepsuło, to spokojnie 104 kupuje i sobie wymienia i będzie chodziło. Super, ale wygląda po prostu kosmicznie, jak wygląda, UFO. Tak, wygląda. Nawet na dzisiaj to wygląda nowocześnie. Tak. Miałem mamy... go, kolega z Pułap kupił go ode mnie, bo no już uznałem, że nie potrzebuję aż tyle tych odtwarzaczy. Hmm. Obok mamy Marantza. Niedowidzę, jaki to model. To jest pierwsza wersja CD63. Czyli to jest to samo, co Philips CD100, to samo, co Grundig CD30, ale one były w kilku wersjach płytkowych. Była biała płytka, była czarna, taka ciemnobrązowa płytka, trochę inne elementy, troszkę jakieś wstawki, dodatkowe płytki, jakieś tam kurcze, coś tam, jakieś dodatkowe bajery w cyfrowym, jakieś przeliczenia, już nie wchodziłem, jakieś przerzutniki, jakieś coś tam. Grał, mimo to, że to jest wszystko pochodne, każdy grał trochę inaczej. Nie grały identycznie tak samo. Ten był złoty, no to w Marantz typowo robił złote, nie? To złoty, ładny, bardzo ładny. Ja go kupiłem w takim stanie, troszkę ktoś przekombinował, bo se display wsadził pod spodem, dziurę wyrobił i wstawił jeszcze, no, display od 75-50 czy coś takiego, nie? W tym stylu.
Tylko że display się tam te popaliły, te kurcze diody, bo to tam one padają strasznie, to ja musiałem obudowę jeszcze zrobić, żeby tą dziurę załatać. Bo tylko paskudziła, jak to się mówi, klasyka. No, że fajne urządzenie, to mówię, jak ktoś lubi CD100 czy CD30 Grundika, to spokojnie można to odtwarza, to całkiem przyjemnie, może nie tak jak 7550, ale da się tego słuchać. No i Grzegorz, dochodzimy do zestawów z aktywnymi kolumnami, ale w oparciu o Philips MFB, czyli Motional tak. Feedback. Co sądzisz o tej konstrukcji Philipsa? No bardzo, bardzo udana konstrukcja, uważam, że jak na tę wielkość kolumn, co one są praktycznie wielkości 650, może ciutkę inaczej sproporcjonowane, że są może szersze, trochę płytsze takie, no i tam jeszcze wzmacniacz w środku wsadzony, w sumie tam pojemność nie jest duża, ale ten układ coś tam rzeczywiście daje, bo bas jest niesamowity z tej wielkości kolumny, że bardzo dobrze, bardzo dobrze. Średnica i wysokie, były dwie wersje, a tej najdroższej wersji nie słyszałem, znaczy nie najdroższej, tylko najnowszej, ona tam była kopułka, średniotonowy był tekstylny. W większości są papierowe te kopułki. One mają tendencję do takiego lekkiego nosowego oddawania wokali. Poliweglanowe, wysokotonowe, żółte, najlepsze, bo są też takie białe z taką filcykiem w środku wklejonym, to one są trochę gorsze. I on jest centralnie wsadzony na niskotonowy, czyli bardzo ładne skupienie punktu no, źródła, nie? Czyli jest tylko średniotonowy i wysokotonowy z niskotonowym w jednej osi praktycznie. I co? I ten nosowy dźwięk, jak ktoś nie umie sobie z tym poradzić, no to nie sprzeda, powie, że no kurczę, bo tak jakbym nos zatkał i takie troszkę takie przeciąganie nosowe jest generalnie. W większości przypadków, ale jak się kablami popracuje nad tym, to znika ten nosowy i wtedy świetnie oddają przede wszystkim, tak jak te Elki 800, świetnie oddają instrumenty klasyczne, czyli trąbki, skrzypce, gitary, to wszystko brzmi naprawdę rewelacyjnie na tych kolumnach, tak bardziej prawdziwie, nawet prawdziwiej niż w Grundikach. Tam jazzik czy tam inne rzeczy, to tam spoko, nie? Ale jeżeli chodzi o takie instrumenty, klasyczne typowo, to tutaj wybrzmiewanie i w TLK 800 i w tych przy odpowiednio oczywiście dobrze dobranym systemie, no to jest lepiej jest po prostu. Te instrumenty oddają bardziej naturalny ten swój taką charakterystykę. Ja trochę instrumentów na żywo posłuchałem bez mikrofonu, to mniej więcej tak, no, to bliżej tego jest właśnie ten system, nawet bliżej od aktywnych Grundika, bo one są takie troszkę cieplejsze, te Grundiki, takie mają troszeczkę, taki nalocik taki swój mają. I XM400 też są świetne, ale pod względem klasycznych instrumentów raczej nie prześcignął tej konstrukcji. I tutaj były dwie wersje konstrukcji, ze wzmacniaczem u góry i ze wzmacniaczem u dołu. Z kablem na stałe i z kablem na wtyczkę. Jeżeli ktoś chce kupować, niech kupuje z kablem na wtyczkę i ze wzmacniaczem bodajże to jest na dole, nie na górze, tak, na dole. No i żółty poliwęglanowy, papierowy ten, a z kablami no to już trzeba się powalczyć. Ja walczyłem i tutaj ten system właśnie był na takim śmiesznym urządzeniu i na Quedzie, to jest bodajże Qued Digit z pozytronem i to jest V7500. Kable są generalnie takie mieszane do kolumn, że właśnie żeby ten nosowy ten odciąć, to jest i oryginalnego trochę i ścińczy, nie mówię, bo tam lecą już sygnałówki, nie kable kolumnowe typowe, tylko sygnałówki, więc tam są dwa rodzaje, żeby i metraż był, i żeby usunąć tę nosówkę, a chyba do tego jest kabel oryginalny, szary, oryginalny kabel z Queda do tego X7500, a tutaj cyfrówka też była dobierana jakaś, bo tą stację to jest Bartusa, bodajże no, system kolegi naszego z tego. I o dziwo, tam on miał różne te nagrania tam zrzucone na ten dysk w tym urządzeniu, i MP3 wcale nie grały gorzej od normalnych płyt 16-bitowych. On sam przyjechał i był zdziwiony.
jak to możliwe, że się nie odczuwa, że to jest MP3. Po prostu była scena, było wszystko ładnie uporządkowane. Jak się nie, bym trzeba było może mieć drugą oryginalną płytę, tą rzucić, żeby coś może znaleźć, bo tak to się nie było do czego przyczepić po prostu. Na P3-kach nigdy też bym nie przypuszczał, że można, że może tak to fajnie zagrać i kurczę, z pełną sceną, z pełnym poukładaniem sceny, nie, nic się nie działo, nic tam mi nie uciekało. I barwa ładna, taka typowo grundikowska, mimo to, że to Philips, właśnie to, co lubię. No i to udany system, chyba, nie wiem, taki, chyba ze trzy takie miałem zestawy kolumnowe. W tym jeden naszego kolegi, chyba nie wiem, chyba ma do tej pory, z tego pamiętam. I drugi Marcin też ma chyba taki zestaw. Tylko bez tego urządzenia, które tutaj tylko ma inny przetwornik. Choć chyba też i Queda ma, z tego co pamiętam. I Masoniacza, tego 601, co ja mam, ESD. No, to chyba tyle na temat tego zestawu. Tutaj są... A, tutaj jest ciekawy właśnie Technics, odtwarzacz Technicsa. Pierwszy był dziesiątka, SPLJ10, ten siódemka był drugi najprostszy, SPL8 był taki trochę zbajerowany na bazie przetworników Technicsa. Wszystko było tam Technicsa, tam nic nie było innego. Wszystkie scalaki Technicsa, transport Technicsa, laser Technicsa, że konstrukcja od A do Z zrobiona przez nich. I co? Ta dziesiątka strasznie awaryjna i trudna w uzyskaniu i też tak nie do końca ciężka po prostu. Siódemka jest rewelacyjna, spokojnie można w system Grundika włączyć bez żadnej modyfikacji, aby tylko sprawnie trzeba zrobić laser i gumki powymieniać, bo tam laser jest na gumkach, to trzeba oryginalny kupować z Niemiec. Nie radzę polskich, bo i tak nie będzie chodziło. No i pięknie chodzi. Piękna barwa, piękny, soczysty dźwięk na technicowskim przetworniku. Ósemka, bardziej rozbudowana, ładniejsza taka, więcej tych funkcji, już niestety nie gra tak dobrze jak ten podstawowy model. Była w dwóch wersjach ta ósemka, bo ósemka to była ósemka i była pod drugą nazwą 75. 75 zastąpili technicowski scalak Brauna 53. Płytka ta sama, tylko stalak dali z drugiej strony, przylutowali, bo się nóżkami po prostu inaczej po prostu nóżki są i stalak dali lód od drugiej strony i akurat pasowało też 16-bitowy przetwornik, no oversampling oczywiście i tak dalej. I podobno, ja tamtej wersji nie udało mi się niestety kupić, ale gdzieś czytałem, że ta wersja, ta ósemka gra lepiej od tej wersji technicsowskiego przetwornika. Gdzieś mi się obiło, ktoś miał to i pisał, że to mu się bardziej podoba. Mnie się nie udało tego sprawdzić, bo no nieosiągalny był. Zawsze był z tym, no z tym przetwornikiem technicowskim. No i jeszcze z Technicsów, z tych to SPLJ3, 2 i 1. Na Burbronie 53 też bardzo fajne urządzenia. Laser praktycznie ten sam, bo ja tutaj laser był padnięty, to ja przekładałem z jedynki bodajże. Laser ZPJ, tylko trzeba laser przekładać, bo mechanizm jest inny, więc trzeba sam laser przełożyć. I sterowanie chyba jest troszkę inaczej tam jest ułożone, ale bardzo, bardzo sympatyczne techniczne urządzenia, które można spokojnie w grundikowski system, tylko trzeba oczywiście, on trochę będzie inaczej grał niż 7550 i trochę inaczej niż Denon 1100 czy 1000, ale da się wpasować, zwłaszcza siódemka. Siódemeczka to jest po prostu, włącza się do dowolnego systemu, a ja już bardzo lubię V1700 plus 650 czy nawet 850 i to kurczę gra, kurczę, nie trzeba nic robić przy tym, po prostu fajny odtwarzacz Technicsa, naprawdę. A tutaj po prawej stronie to są zdjęcia tego 3030. Ja zawsze mówię, żeby kupować nady na tranzystorach RCI. Bo miałem, próbowałem Motorola i jak się je porówna, to są po prostu cieplejsze. Jeszcze bardziej rozlazłe są niż RCI. A znowu są wersje tam jakieś, no, francuskie, TS-y chyba bodajże, to są znowu ostrzejsze. Mnie osobiście najbardziej RCI pasują. Zawsze kupuję, jeżeli już mam, to tylko RCI.
I chyba tyle na te zdjęcia, co mogę powiedzieć. Arturze, nie słychać cię. No, Artur, o, zniknął. Okej, okay. O, no, teraz jest. Słychać mnie? Tak. Okej. Okay. Teraz zanim, tak. Dobrze, zanim będzie kontrowersyjnie o różnych audio voodoo kolejnych, to chciałbym jednak wprowadzić na obrady z pana, który nas tutaj strofuje, że miał być high-end za grosze, a tak naprawdę żaden to high-end, dawna klasa popularna. Grzegorz, tą nazwę high-end za grosze to wymyśliłem ja, to za chwilę może ja się będę tłumaczył. Ja w ogóle tłumaczył. Lubię słowa high-end, tylko to nie, nawet do tego drogiego sprzętu nie lubię takiej nazwy. Okej, okay, ale takie, wiadomo, takie pojęcie funkcjonuje jako ta najwyższa klasa sprzętu audio. Audiofilska, no, na najwyższym poziomie, czy w najwyższym tego słowa znaczeniu. Natomiast pan nas tutaj strofuje, że tak naprawdę gadamy sobie o popularnej klasie takiej w tamtych czasach dla ludu pracującego miast i wsi zachodu i wschodu, bardziej zachodu oczywiście, bo to było 40 lat temu mniej więcej. Wobec tego, no, jak to się ma do wysokiej jakości brzmienia, pomijając słowo high-end? No, ja high fidelity prędzej to pasuje, czyli wysoka wierność, a nie tam jakaś wysoka półka czy coś tam, wiesz, wysoka wieża, no może być, nie? A dla mnie jest najbardziej przekonujący high fidelity, czyli wysoka wierność. Bo high-end to nie jest wysoka wierność, tylko to jest wysoki koniec, no takie no coś, ale to nic nie ma do muzyki w sumie, jak dla mnie. Wolę określenie high fidelity. Mm-hmm. I tam niestety, no, i na tych urządzeniach często jest napisane high fidelity też, z tego okresu. No co ja mogę panu powiedzieć? No mogę to powiedzieć, że te pierwsze rzeczy, które tam rzeczywiście to dla ludu były, no jak coś kosztowało, kurczę, 4,5 tysiąca marek, to nie był sprzęt dla ludu. No umówmy się, to było 3 pensje albo i 4 Niemca w tamtym czasie. To nie był sprzęt dla ludu. To teraz w przeliczniku takim, jak spadły te pieniądze i ten, to musiało kosztować 25 tysięcy. Bo taki przeciętny Niemiec, powiedzmy, zarabia 12. To by też było 4 pensje, tam, czy nie 3 pensje, no. To są inne w ogóle przeliczenia. No później, tak, jak weszły te Plastic Fantastic, to już było to dla ludu, nie? Ale ta pierwsza seria, która wyszła, czyli pierwsza generacja, druga generacja, była cholernie droga, nawet dla takiego Niemca. On za niektóre sprzęty mógł kupić samochód. W tej samej cenie. Sony pierwszy, ten co wyszedł, to tam jakiś to był najdroższy chyba odtwarzacz z Sonego 701, którego miałem. Bo to były dwa przetworniki. Przetworniki 16-bitowe były bardzo drogie. I to jak się tam spojrzy do środka, to tak wyglądają teraz współczesne, najdroższe high-endowe sprzęty, a może nawet i gorzej wyglądają od tego, co tam jest zrobione. Jak to tam jest zrobione, to nawet na oko widać, że to jest po prostu klasa. I klasa są elementy. Tam nie ma, kurczę, jakichś tam byle jakich elementów. W tych pierwszej serii. A później, wiadomo, to chodziło o to, żeby się format przyjął. Najpierw poszli na potężne, te odtwarzacze były zrobione solidnie, potężnie, a później następną serię wypuścili już Fantastic Plastic i cenę obniżyli, żeby każdy właśnie zwykły zjadacz mógł sobie to kupić. I wcale się nie zgodzę, że to było dla wszystkich. Nie było. Pierwszy Philips kosztował wtedy $1000. Wtedy $1000, to za $1000 to ja w Peweksie mogłem kupić za $1100 Daihatsu Charade bodajże. Za te same pieniądze. No to dla ludu to nie było. Więc trzeba to podzielić. Do 81, 2, 3 rok to jest bardzo wysoka klasa. Później seria jest Fantastic Plastic, czyli tak gdzieś do 89 roku. A później znowu wyszła, znowu parę fajnych rzeczy wyszło w budżetowym, jak Rotel potrafił zrobić bardzo fajne rzeczy, solidnie, powiedzmy Arkam wszedł, już nie mówię o Najmie, który już zawsze robił dobrze i solidnie,
i te stare rzeczy są droższe niż te nowe. Nieraz jak się trafi tuner, to tuner chyba ze 4000 funtów wołają za ten jedynkę bodajże, bo to jest z oddzielnym zasilaczem i mówią, że to jest najlepszy Angole, że to jest najlepszy tuner na świecie i nigdy nic lepszego nie wyprodukował. No, można polemizować, ale takie recenzje czytałem na grupach, którzy się zajmują tylko tunerami na przykład. Więc no, sprzęt popularny. Słyszałem sprzęty, powiedzmy, high-endowe, które teraz są i kosztują straszne pieniądze i to wcale lepiej nie gra. No to po co ja mam wydawać takie pieniądze, żeby to... Nie przekonują mnie te sprzęty aktualne. Ani konstrukcyjnie, ani dźwiękowo. Są oczywiście dobre konstrukcje, ale to trzeba znaleźć. Ale nie tak, że się pójdzie do sklepu, o, poproszę to, zbierze się to 10 tysięcy, to 20 tysięcy, to 30 tysięcy. Podłączy się i będzie... Wielkie nic może być. Wielkie nic. Ja może tutaj zresztą, dodam od siebie i pewnie Artur się zgodzi, bądź też nie, albo się wszyscy zgodzą, że ten high-end, który obserwujemy na audio-video show co roku w Warszawie, gdzie chodzimy od pokoju do pokoju, gdzie mamy klocki czasami za miliony złotych, gdzie powinny być zgrane, bo sprzedawca sprzedaje systemy takie, które powinny grać w całości, czyli wyrabić synergia między tymi klockami. Niestety wychodzimy z tych pokoi i mówimy, Boże, dlaczego my nie wystawiamy tych grundigów na audio-video show, żeby uzyskać tę barwę, to brzmienie. Mieliśmy nawet z Arturem taki chytry pomysł, żeby w przyszłym roku się wystawić z jakimiś klockami. To jest właśnie ten high-end, czyli taka górna półka cenowa bardziej niż brzmieniowa. I każdy może, jak był, czy też będzie na targach, posłuchać tego, jak te współczesne klocki grają. Są oczywiście gdzieś perełki, tak jak mówił Grzesiek, gdzie można znaleźć coś ciekawie grającego. Natomiast większość tych systemów z tym high-endem poza ceną to nie ma nic wspólnego. Ja przepraszam, przyznam rację Januszowi, bo od kilku ładnych lat, od 2016 roku, no z wyjątkiem okresu pandemicznego, jeżdżę na targi i to na 3 dni. Po prostu od deski do deski jestem na targach i staram się na maksa zwiedzić jak najwięcej pokoi i przyłożyć ucho. No to jak jest dobry rok, to maksymalnie trzy zestawy high-endowe, tu mówimy o kwotach rzędu kilkuset tysięcy złotych czy kilku milionów, naprawdę grają tak, że po prostu mucha nie siada. To może są 2, czasami 1, czasami 3, to jest wspaniały rok. A pozostałe, no to jest jedna wielka porażka, mizeria, rozczarowanie. I wolałbym sobie kupić taki entry level, czyli jakąś Yamahę, tą wejściową Piano Crafta i mieć po prostu spokój za naprawdę rozsądne pieniądze, plus jakiś dźwięk wielopokojowy i tak dalej, streamingi, wszystkie bajery i kolumienki razem, niż ten szalony, bardzo, bardzo drogi high-end. Więc jeżeli ktoś ma jakieś co do high-endu wyobrażenia, że po prostu to jest niebo audiofila i tam wszystko brzmi genialnie, to po prostu no, nigdy high-endu nie słuchał, czy nie był na targach. Ponieważ no, w salonach też sporo jeździłem wiele lat, Warszawa, Katowice, Kraków, i te high-endy no, podobnie się zachowują, nazwijmy to w cudzysłowie, jak w warunkach targowych. Więc po prostu szału nie ma, tak to ujmując bardzo krótko. Dobrze, tu na naszym czacie dyskusja się rozwinęła, ale nie chciałbym bardziej w to wkraczać, dlatego że tylko z pana, zacytowałem, ponieważ troszkę jakby odniósł się krytycznie do naszego tytułu. Tytuł biorę na siebie. Użyłem słowo high-end no tak clickbaitowo, mówiąc szczerze, mając na myśli brzmienie high-endowe, czyli tą najwyższą jakość brzmienia, o której mówił Grzegorz, czyli to high fidelity
w takim dopracowanym, dopieszczonym, najwyższej jakości, podanym w najlepszej jakości sposób. Kiedy te pasma, barwa, przejrzystość, przestrzenność, że te elementy, żaden z nich nie kuleje, że są po prostu zestrojone w bardzo przyjemny, muzykalny sposób. To jest dla mnie brzmienie high-endowe. A czy to jest klocek wyciągnięty ze śmietnika i wzmacniacz kupiony za 100 zł, albo DVD, które jest teraz na wysprzedażach za 50 zł, okazuje się, że Grzegorz z tych rzeczy potrafi zestawić cuda. Ale o systemach i ich synergii to jeszcze będziemy za chwilę mówić. Przejdźmy natomiast do kontrowersji. Tak, przejdźmy do kontrowersji, ponieważ tutaj znowu będą śmiechy, chichy i przez długie tygodnie będzie tak zwana beka z tych dziwnych, śmiesznych audiofilów, którzy nie wiadomo co tam spinają i słyszą jakieś objawienia audio. Wobec tego, Grzegorz, czy kable grają, bo audiofilskie no to jest takie określenie trochę pejoratywne. No, no tak, to takie jest, no, grają, kable filtrują i przez to słychać, że grają inaczej, prawda? To kabel, no wiadomo, jest tylko linią, która przechodzi i tutaj filtr jako RLC, nie, wiadomo, wszystkie te czynniki według wzorów powodują, że no, przenosi pewne lub nie przenosi, lub coś tłumi, lub nie tłumi, prawda? I tak samo wibracje, kable mają też wibracje, pulsują. Tak jak Najm właśnie mi ostatnio kolega podesłał ciekawy filmik i Najm widać, że ma pojęcie o tym, co robi, bo swoje kable nie sprzedaje tak, o, ze zwoju, że bierze ze zwoju, na zwoju ściąga, robi końcówki i idzie do klienta. Nie. Mają specjalną szakera, to się nazywa, czy coś. Kable wiszą i przez ileś tam czasu, godzinę, czy nie wiem, czy tam ileś, są cały czas w drganiach. Falują po prostu. I taki kabel wyfalowany dopiero idzie do użytkownika, bo oni zmierzyli, coś tam wymierzyli, że taki kabel ze zwoju inaczej reaguje, że coś ma jakiś problem, a jak taki jest już wyluźniony, taki wytrzęsiony, to on lepiej coś tam robi. I to Najm robi, to ten filmik jest na tym i to widać, że to jest sposób, i to oni to nie to, że na słuch, tylko że oni też to pomiary mają tego, że bardzo zaawansowane, więc Najm widać, że ma pojęcie o kablach. A dlaczego końcówki też? Końcówki takie, a nie inne, bo cinch nie jest dobrą końcówką generalnie. Oni mają tam dina i to jeszcze przykręcanego i to jest wszystko dokładniejsze, mniej wibracji, mniej po prostu jest to bardziej scalone ze sobą. A tutaj taki cinch, to powiedzmy są te takie niby super cinch, ale niektóre tu urywają gniazda, jak się je włoży, to nie da się go ściągnąć. To też jest przesada. Więc kable mają kierunkowość. Każdy kabel ma kierunkowość. Czy to będzie drogi, czy to będzie tani. Wszystko jest kwestia systemu, czy system no, jest na tyle przejrzysty, że my to usłyszymy. Albo na tyle, ile kto ma słuch, że to będzie słyszał. Bo mam kolegę, który, znaczy miałem, bo on niestety nie żyje, ale który mnie brał, żebym mu posłuchał, bo on robił lampowe wzmacniacze. I czy ja słyszę różnicę między tym, bo on tak nie do końca słyszał. Ja jak mu powiedziałem, że słyszysz ten saksofon czy coś, o tutaj jest, a no tak, ale dopiero jak mu się pokazało. I niektórzy nie mogą nie odróżnić tego, a niektórzy odróżnią. Tak samo jak no, kabel zwykły może być, bo przecież te wszystkie grudnikowskie kable to są najzwyklejsze tlenowe kable w PCV bodajże, to jest chyba ten. I one grają. Ja miałem tutaj wielu osób, które te kable sobie no, kupili, czy mieli ode mnie i później, no wiadomo, każdy jest ciekawy, no, ma kolegów, koledzy mają biżuterię, kurczę, a to po 1500, a to po 2000, a to po tak, i pożycza, idzie do domu i podłącza i mówi, kurczę, mówi, wszystko podłączyłem, a ten, kurczę, ten beznadziejny kabel gra najlepiej, a tamte nie grają. No i
I to jest właśnie to, że to jest dobranie i nie materiał właściwie, może być ze złota, może być ze srebra, może być z miedzi, a może być i z aluminium, jak ktoś umie zrobić. I kabel będzie grał, jak jest dobrze dopasowany do systemu. No i izolacja jest ważna, chyba ważniejsza może sama niż metal, z jakiego jest wykonany. Bo kable niestety wibrują i pulsują, więc i są na zewnętrzne wibracje, modulują. I to jest szkodliwe. I twarde izolacje przede wszystkim. Nie kupujemy kable mięciutkie, flaczyste, takie lejące się, tylko właśnie kable sztywniejsze, z twardą, mocną, zwartą izolacją. One zapewniają to, że dźwięk jest cieplejszy przeważnie, bo ja już na kolumnowych to przetestowałem na Vivanco kiedyś. Była czarna wersja i biała wersja. HPLF 254 i HPLF 253. Taki sam skręt, taka sama ilość włosków, ten sam materiał izolacji, z tym, że czarny miał izolację, no, czarną, bo węgiel dodali, a białe to coś tam dodali. I ten biały był miększy, po prostu bardziej miękki. Jak go się podpięło, ten sam system, to biały był jaśniejszy, a czarny był zawsze spokojniejszy i łagodniejszy. Czyli izolacja ma wpływ. Izolacja ma wpływ. I kierunek też. Okazało się, że te kable, bo ja tak każdy patrzy to z metrażem, nie? Idzie od przodu do tyłu, to jak tak robili, to pewnie w tym kierunku jest, jak nie jest kabel oznakowany. A tam niestety w przeciwnym kierunku było lepiej. Nie z metrażem do przodu, tylko z metrażem do tyłu. Aktualne te, które teraz stosuję kable, są z metrażem do przodu, no bo tak wyszło, ale tam nie, tam zawsze odwrotnie. Tam jakiś kolega ostatnio pytał, bo jeszcze gdzieś dorwał ten biały, ma chyba tam ze 3,5 metra tego białego i tak, ale kupił, że nie miał oznakowania metrażu, nie? Tylko są strzałeczki i jest napis, no ten Vivanco i mówi, i gdzie to jest początek, gdzie koniec? Ale ja tak spojrzałem na swój, mówię, wiesz, weź sobie zobacz, jak napis leci, to wiadomo, po prawej stronie to będzie rosnące, a po lewej to będzie, kurczę, malejące, bo oni zawsze jak napis robili, to od lewej szło do prawej strony. No i ma to sprawdzić w najbliższy weekend właśnie, bo ma takie podlutowane jakkolwiek, nie? I to ma sobie sprawdzić. Czyli kable mają kierunkowość, nawet te grundikowskie mają swoją kierunkowość. Zawsze kierunek, ten jak ma oryginalną wtyczkę, a druga jest ucięta, to zawsze ta oryginalna wtyczka jest wyjściem do wzmacniacza. A ten obcięty jest, no, jest wejściem do CD-ka. Tak by trzeba było to wziąć. A każde inne kable, które się kupi, które są nieoznakowane w kierunkowości, bo niektóre są znakowane, to wtedy się podłącza tak, jak oznakowali. To trzeba sobie samemu wziąć, podpiąć w jedną stronę, ulubiony kawałek, który się zna na pamięć, później odwrócić i puścić drugi raz w drugą stronę. Jeżeli ktoś nie słyszy, no to trudno, no to znaczy, że mu to nie przeszkadza. Ja słyszę za każdym razem. Każdy kabel, który nowy wezmę, czy podstawowy, czy jakiś kiepski, czy ten, to słychać. Zły kabel to nie będzie grał dobrze ani w jedną, ani w drugą stronę. Taka jest prawda, ale dobry kabel będzie grał. Niedobrany do systemu. Niedobrany do systemu, tak, bo on może nie jest zły, bo ja mam tutaj x tych kabli i w niektórych, te, które w jednych grają, w drugich nie grają. Nie na odwrót, nie? Że trzeba po prostu dopasować do danego kompaktu, do danej kolumny, do danego wzmacniacza i na przykład no do, mam taki, ten, do systemu TL800, nie? Oryginał tam idzie 75-50 i 30-30 powiedzmy, z tego co robiłem ten system i tam kabel oryginalny nieźle, kabel kurczę tam jakiś inny, a tam miałem takie włoskie jakieś kable, kiedyś mi Bartek załatwił kilka sztuk i ten po prostu wycinał wszystko i sobie nie włożyć i mam chyba jeszcze jeden, zostawiłem dla siebie tylko, żeby mieć pod 800, te 800, bo już kupiliśmy drugi raz, ale nas oszukali, że przysłali, niby to samo miało być, a ja podpiąłem, a to niby tak samo wyglądało, ale to już nie było to i nie grały, czyli tam chyba z 10 wyrzuciłem, bo się nie nadawały do niczego. I zwykłe kable, tylko trzeba wybrać te dobre, a te niedobre. No to jest takie, że kupujesz i sprawdzasz. No nie da się wymyśleć, bo idziesz do sklepu, patrzysz jakiś kabel. No dobra, będzie dobry czy nie będzie dobry, nikt ci nie powie, bo nikt go nie zna. Więc sobie go wpinasz w system i patrzysz. Bierzesz, ja zawsze do grundika biorę. Czy jest lepiej od grundika, czy jest gorzej od grundika?
Grundika. Jak jest lepiej od Grundika, to znaczy, że już jest dobrze. No właśnie, bo tu temat kabli budzi mnóstwo pytań. Mansoul powiedział, że na pewno znaczenie ma jakość miedzi, z jakiej wykonany jest kabel. No ale twoje doświadczenia tego nie potwierdzają, ponieważ te stare kable są mocno utlenione i to nie jest miedź z 6 zerami po przecinku. One może mają, no, jeden, bez zer. Bo jak się tam gdzieś weźmie, dobrze zobaczy, to one tam już gdzieniegdzie zielenieją nawet. No właśnie. A grają dobrze. W niektórych systemach są nie do zastąpienia praktycznie. Są takie systemy, że ciężko, bo do DVD to ja dopasowałem taki kabel, który fajnie z tym współpracuje i oryginał nie chodzi dobrze z tym. A są takie pewne systemy, że oryginał po prostu idzie najlepiej i tam żadne kombinacje. Kolega wstawiał za 1700 zł jakieś kurcze, kilka to mówi, jeden znalazł jakiś, który grał zbliżenie do tego za 1200 zł. Ale nie mówi, nie pamiętam już tych nazw, ale miał droższe za 1700, za 2,5, za 3,5, bo jego szef to miał bzika na punkcie bardzo drogich sprzętów. I pożyczył od niego i se popodpinał i mówi, szkoda zachodu, mówi. Grundika gra najlepiej. W jego układzie oczywiście. Tak, no, tak, wtedy. W jego układzie. Tak, w jego układzie. Natomiast Grzegorz, z tego co mówisz, czyli traktujemy kabel nie jako magiczne urządzenie, tylko klasyczny, jeżeli ktoś uczył się elektroniki, czwórnik RLC, prawda? Do tego jeszcze jest ekran i do tego jeszcze jest otulina ta, która wpływa na jego drgania, czyli otulina... Tak, ważne jest zwrócić uwagę na ekran, bo te powiedzmy współczesne, to tam jest chyba dwie niteczki rzucone i to jest kicha całkowita, nie? Musi być jakiś ekran. W tych grundikowskich ten ekran jest dość solidny. I bardzo solidny jest ten materiał, izolator ten, który jest ta żyła główna. Bardzo twardy, jak ktoś próbował go do tego, to szczypcami tam, to nieraz się urywa razem z miedzią, żeby go wziąć, odizolować. Bardzo, bardzo twardy, właśnie, bardzo twardy jest. Bo niektóre to się jak gąbka, ciach i już schodzi, nie? A tam nieraz się weźmie, jak za mocno dociśniesz, to urwiesz razem z tymi drucikami w środku. Tak, mocno, tak jest mocno zaciśnięty i taki twardy, że nie chce puścić. Mm-hmm. I to jest właśnie następna wskazówka, że ekran musi być, że jak się taki kabel przetnie, się rozwinie ekran, jak tam jest 5 niteczek, no to umówmy się, to żaden ekran, nie? Ekran musi być ekranem, który ekranuje. I tutaj właśnie trzeba na to zwrócić uwagę. A jeszcze jedno, długość kabla. No, każdy mówi, że najkrótszy tor jest najlepszy, czyli najlepiej, żeby kabel miał 2 centymetry, nie? I będzie wtedy zawaliście. Figę prawda. Mam tu, ostatnio robiłem taki system i też mam kable 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m i 2,5 m. Różnych firm, różne kable. I nieraz jak się tam coś robi nietypowego, no to trzeba zobaczyć, jaki kabel gra najlepiej w danym systemie. No i jedziesz taki i 2,5 m gra najlepiej. Ja czymś nie kombinował, to po prostu jest pełne, soczysty bas, piękna scena, wszystko jest. I to jest tak samo cienki, jak te wszystkie inne, że nie tam jakieś gruby, jakiś tamten. Tak samo jak te oryginalne, tej samej grubości są wszystkie kable. Nie stosuję żadnych jakichś cudów. I ten 2,5-metrowy wycina wszystko. No. I kolega wziął do domu i tam jeszcze próbował jakieś inne u siebie, mówi, no nie da się go pokonać po prostu. Jest najlepszy w tym układzie i koniec. No. Mhm. I też mi chyba zostało... No z 5 może mi zostało tych, bo też to takie były kupione do sprawdzenia i się okazało, że się sprawdzają w pewnych systemach, nie we wszystkich, bo w niektórych grają gorzej po prostu i tyle. I też mają kierunek. W jednym kierunku grają lepiej, w drugim gorzej. Tak samo jak z wtyczkami. Sobie nie każdy zobaczy wtyczkę sieciową. W prawo, w lewo i posłucha. Jak nie słyszy, no to mu nic nie będzie przeszkadzało. A jak słyszy, no to będzie wiedział, że sieć ma znaczenie, zwłaszcza no, do uziemienia, no, powiedzmy, jak ktoś ma, no to już ma przerąbane, nie? Bo to uziemienie to do pralki jest potrzebne, albo do lodówki, a nie do sprzętu audio, żeby nas nie popieściło. A tam to żadne, jak jest chroniony ten dobrze zrobiony transformator, to tam nie potrzeba żadnego uziemienia do tego, to tylko szkodzi, nic nie daje. Tak samo jak filtry szkodzą, wejściowe.
w odtwarzaczach. Niektórych, nie we wszystkich, ale w niektórych szkodzą na dźwięk. Są takie, że jak się wyjmie filtr, to zaczyna przeskakiwać, nie? Że są takie czułe na zakłócenia, więc ten filtr coś daje. Nie generalizuje, ale są takie urządzenia jak 94 na przykład Marantz albo 960. Wersja amerykańska nie ma w ogóle filtrów i gra lepiej. Ja to dopiero odkryłem po jakimś czasie, że pisali gdzieś tam w Europie, że te wersje amerykańskie grają lepiej. Spojrzałem na schemat, patrzę, no kurczę, nie ma filtra, tu w europejskim mają. Miałem 960 czy tam i 94, wywaliłem ten filtr, cewkę zwłaszcza, tą chodzi o tą cały dławik na wejściu. Wywaliłem, od razu odżyło, przy sieciówce, no. A niektórzy specjalnie wkładają filtr sieciowy, to jest szkoła, że będziemy filtrować sieć, nie? A sieć nie potrzeba filtrować, tylko musi być układ odpowiedni płytki i zasilacza i on się odfiltruje gdzie indziej. On nie musi być filtrowany przed transformatorem. Mm-hmm. Dobry transformator załatwia wiele rzeczy. No to no z takich tych wudu spraw, nie? No, tak, wudu. Ktoś może wierzyć, może nie wierzyć. No ja tyle lat siedzę i wiem. We wszystkich 94 i tych wywalałem ten filtr, bo on po prostu od razu dźwięk odżywa, robi się bardziej otwarty, a nie ostrzejszy, tylko bardziej otwarty się robi i taki bardziej namacalny. Tak samo Soniacza 701, przecież ona fatalnie grała. To był najdroższy odtwarzacz, który źle grał. Ja go męczyłem chyba z tydzień czasu, żeby go wyregulować i żeby zaczął czytać wszystko. I go wyregulowałem, on ma tam bardzo skomplikowaną tą regulację, oprócz mechanicznej chyba ze 4 poziomy plus elektroniczna i to trzeba było wszystko zgrać. I zgrałem, ale to nie grało, trzeba było wywalić całe filtrowanie właśnie w zasilaczu, to też było nawalone tego i trzeba było wywalić całą elektronikę, oni tam jakąś szynę zrobili, jakiś danych pewnie do profesjonalnych celów jakichś i to była taka wielka wiązka, która leciała przez wszystkie płytki, kurcze i to wychodziło do jakiejś takiej dziwnej szeregowej jak w komputerze listwy i to do niczego nie służyło. Ja to wszystko wywaliłem, no i zmieniłem jeszcze wyjściowe kondensatory, bo tam były takie małe dziwne tantalki wsadzone na wyjście, no to bzdura. Wsadziłem od setki zwykłej setki tego Soniacza, wsadziłem tam takie czerwone Elny, już dawno ich nie produkowali, nie produkują. I to zaczęło grać dopiero, bo tak to grało taka, no to cyfrowo grało, no tak powiem. 101 grała dobrze, choć trochę przymulona, ale ta 701 to już było cyfrowe granie, nieprzyjemne na średnicy, gdzieś tam coś się działo. I właśnie to są takie wudu, nie? Że niby miało pomagać, producent wstawił, a nie pomaga. A w Denonie jak się wywali, no to na przykład 1100 jak się wywali, to może mieć problemy z czytaniem. Laser, nie? Z CDR-ów czy tam czegoś na przykład. Jak się wywali tą ceweczkę, to indywidualnie by trzeba było. 7550 w Grundiku nie ma tej ceweczki, no natomiast 304 ma tą ceweczkę i 304 gra gorzej, ale to nie tylko przez tą ceweczkę, ale też między innymi przez nią. Niektóre 304 nie mają tego, bo zdarzają się, ale rzadko. Zawsze jest, kurczę, ten filtr wsadzony. Ja go od razu usuwam, jak chcę zrobić 304, 7550 i jeszcze tam parę innych rzeczy. Czyli one są fabrycznie już konstrukcyjnie po prostu zepsute. Znaczy, widzisz, 7550 to jest dosłownie ściągnięta 304, tylko oddana lepsza obudowa, odporna na wibracje. Tam troszkę jest, no pewne rzeczy są zmienione. No jest, płytka jest ta sama, tylko już filtru nie ma w Grundiku. Nie ma filtru tego po prostu. Jest usunięty fabrycznie. Grundig go sam usunął. Albo usunął go dla Philips, dla Grundika, bo powiedział, że nie chce tego filtru. Mm-hmm. No właśnie. No. Jest i usunął też razu... oczywiście pilota. Mhm. I pilota usunął też, bo pilota nie ma pilota 7550. No, coś za coś. Coś za coś, no tak, no ale... To są takie rzeczy, które no, trzeba doświadczeniem sobie sprawdzić, czy to pomaga, czy, bo nieraz może zaszkodzić. Ja nie mówię, że to trzeba by we wszystkich to usuwać i będzie dobrze. Nie.
Tylko w pewnych urządzeniach to szkodzi, a w innych nie, albo nic nie daje, albo po prostu coś tam poprawia, że jest lepsze czytanie. Tak samo jak obudowa metalowa, tak jak kiedyś mówiłem chyba to na tamtym spotkaniu, że Cambridge CD3 bodajże miał problemy z czytaniem CDR-ów, tylko czytał oryginały. Obudowa była dwie takie aluminiowe ze stalowymi, górą i dołem stalowym wciskanym. Wymieniłem dół na aluminiowy i zaczął czytać wszystkie płyty bez żadnej regulacji. Czyli jakie sprzężenia magnetyczne są, bo ona była magia. Na stali. Na stali było i tam była płytka główna razem ze sterowaniem lasera, prawda? I jak zabraliśmy pole magnetyczne, to on się po prostu zaczął po prostu lepiej zachowywać. I wszystkie płyty zaczął mi czytać, wszystkie. Mm-hmm. To robiłem dla kolegi z Belgii bodajże, ten odtwarzacz. Bo on mi go chciał dać, nie? Ale jak go zrobiłem, to już to się zrezygnował. Chciał go odzyskać. Grzesiek, Paweł Andrzejczyk tutaj uderzył po prostu z dużej armaty, bo przytoczył równania Maxwella. Pisze, że kable i ich izolacja może także odbijać pole elektromagnetyczne. Odbite pole działające na przewodnik indukuje lekko przesunięty i znacznie osłabiony sygnał, że wynika to z równania Maxwella. Stąd izolacja ma wpływ, zdaniem Pawła. Tak, być może tam jest, wiesz, ja już nie wgryzałem się w temat równań i tam praw fizyki. Generalnie chodzi co, że izolacja, oprócz tego, że tam może te odbicia też rzeczywiście mają wpływ, to izolacja dodatkowo ma wibracje. Jak jest dobra izolacja, która dobrze ściśnie żyłę miedzi, to pulsowanie będzie mniejsze po prostu tego. I tak samo będzie bardziej odporna na zewnętrzną wibrację. Czyli generalnie, jeżeli mamy szafkę zwykłą lub tam jak już jest tam bardziej jakaś tam antywibracyjna, to wiadomo, że jest troszkę lepsza. Troszkę tam, ale to niedużo. I postawimy na tym sobie sprzęt, to nigdy nie robimy, że cincz sobie wciskamy i kładziemy cincz na tą półce czy na regale. Nie kładziemy tego. Cincz powinien z tyłu, jak jest dziura, powinien zwisać w powietrzu luzem i tylko praktycznie nawet jak na półkę zachodzi, to powinniśmy jakieś gąbeczki podłożyć czy po coś, żeby nie dotykał regału, bo te wibracje się przeniosą na kabel po prostu. Z tego regału, z dużych powierzchni się będzie przenosił. Więc on powinien być od wyjścia CD do tego, a resztę powinno praktycznie wisieć w powietrzu. Z tyłu w pętli, o tak, normalnie zwisający, nie musi tam być jakichś cudów wielkich. No i co? I wtyczki. Wtyczki, jeżeli robimy sobie wtyczki, to nie wierzymy, że lutujemy sobie kabelki i zakręcamy sobie. To jest zwłaszcza i metalowe jeszcze. Najlepsze są wtyczki plastikowe, coraz są gorszej tej jakości, ale niestety nic lepszego na razie, bo były takie trochę fajniejsze, a teraz tylko wszystko metalowe, te metalowe niestety się nie nadają. Plastik bierzemy, lutujemy, bierzemy klej na gorąco, zapakujemy wszystko w środku tak, żeby jak to nie było i dokręcamy. I to jest zalana prawidłowo wtyczka. I ona wtedy jest odporna na wibracje. Bo jak ona jest tylko, i jeszcze jak jest wyjście z kabla i mamy tą koszulkę taką, z której on wychodzi, to też klejem na gorąco wiążemy to wyjście z kablem, żeby on tam nie dygał między tą koszulką, bo przeważnie on jest cieńszy niż ta koszulka, taka z ta wtyczki, coś z tyłu, taki kondonik, nie? I to trzeba zalać, żeby to nie miało wibracji tam, bo to będzie wszystko się trzęsło, bo fala dźwiękowa basowa jest taka, że jak się da głośniej, to u mnie regały zaczynają grać gdzieś tam, wiesz, w innym pomieszczeniu. To co taki kabel nie będzie drgał? Będzie drgał. Tym bardziej, jak będzie jeszcze leżał na regale. No to regał cały chodzi. No starczy wziąć, przyłożyć rękę czy ucho, jak chodzą kolumny, czy tam gdzieś, i przyłożyć, to będzie słychać, no, że to dga. Nawet jeżeli mamy podstawki oddzielnie, to i tak fala dźwiękowa spowoduje, że regał ma pudła, to one będą rezonować mimo wszystko.
To wszystko jest wibracja, a ta wibracja niestety moduluje. Moduluje. Jak moduluje, to się robi po prostu chaos. No i robi się sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne, akustyczne. Kiedyś też tak wziąłem, nie? Że przez przypadek wrzuciłem kable na regał, nie? Kolumnowe. Bo tak słucham, coś tam robiłem, wziąłem, coś tam przelutowałem, wrzuciłem i było dobrze, wszystko dobrze, a przez, jak to się mówi, no, tak, odruchowo wziąłem, wrzuciłem za kolumny na regał, tam gdzie u mnie, tak jak tam widać na tym zdjęciu, tam tam z tyłu kolumny, to ja tam z tyłu wrzuciłem, słucham, a tu mi się jakiś chaos zrobił. Mówię, co jest? Mówię, przecież przed chwilą grało dobrze, nie? Coś mówię, wziąłem, coś podlutowałem, coś tam kurczę źle zrobiłem i nagle wpadłem, że kurczę, rzuciłem te kable na regał, wziąłem z regału, położyłem na podłodze na dywanie, żeby tam się nie opierały o ten i wróciło, ten chaos zniknął po prostu. Takie coś niepokojącego się pojawiło, że od razu mnie, przecież to kurczę tak nie było. Od razu to wychwyciłem, dosłownie przez parę taktów i słychać było, że średnica i coś tam się dziwnego dzieje. No takie niuanse, może ktoś tym nie usłyszałby, no niektórzy nie słyszą, nawet przeciwfazę jak mają, to nie słyszą, że mają jedną kolumnę w przeciwfazie i słuchają i mówią, że mają słaby bas. I grają tak przez dwa miesiące i mówią, że mają słaby bas, a później się okazuje, że jeden plus minusem jest, wiesz, odwrócony, jednak kolumna gra w przeciwfazie. No właśnie. No i to wszystko jest do jednego worka audio voodoo wrzucane, Grzegorz. Ale no tak, co tam? No to tak nie jest. Ale no. Powiedz mi jedną rzecz, Grzegorz. To jest dla mnie niepojęte, na mój prosty chłopski rozum. Nijak tego skumać nie mogę. Trochę elektroniki liznąłem w szkole, bo o czwórnikach, tranzystorach, schematach zastępczych, transformatorów się uczyłem. Elementach RLC i różnych dziwnych rezonansach, natomiast włożenie bezpiecznika odwrotnie, no w jaki sposób może wpływać na brzmienie? To już jest wudu, no, Grzesiek. No tak, to jest wudu, ale robią złote bezpieczniki. Robią bezpieczniki specjalne, takie audiofilskie, chyba po 100 zł za sztukę, czy coś tam, nie? Nie wiem, co oni tam wkładają i czy to słychać, bo pewnie słychać, coś jest słychać, nie? Ja nie staram się już takich cudów robić, żeby tam w bezpieczniki jakieś tam nie wiadomo jakie wkładać, ale ja słyszę odwrócony, czy w zabezpieczeniu, czy w sieci. Mało tego, jak się zmieni inny bezpiecznik, może też ulec pewnej zmianie dźwięk, też może ulec. To są drobne sprawy, nie? Ale jak się zbierze takich 10 drobnych spraw i się to ustawi tak jak trzeba, to wychodzi jedna gruba sprawa, nie? Okej, okay, ale czy to się da jakoś fizycznie, elektronicznie wytłumaczyć? To jest cienki... No tak, no być nie wiem, wiesz, ja nie próbowałem w to wnikać, wiesz, nie będę robił pracy jakiejś tej, no, inżynierskiej na temat tego, czy doktoratu, no, zawartości cukru w cukrze, nie? Bo to mnie nie interesuje, staram się wyciągać maksimum na jak najprostszym sposobem i to, co słyszę, jak czegoś nie słyszę, no to olewam to po prostu i tyle, nie? Jak ktoś nie słyszy, to może to olać. Ja, no tak. Jak słyszę, to ja zwracam na pewne rzeczy uwagę i wiem, czy to pomoże, czy nie. Jak nieraz trzeba kilka razy coś tam przełożyć, żeby dojść, bo to, wiesz, to słychać, że jest coś inaczej, tylko się zastanawiasz, co jest lepiej, nie? No, to jest najgorszy dylemat. Jest tak, że nagle, tak. No, bo to tak, wiesz, przełączysz, no, bo to nie jest tak, że jak weźmiesz coś tam, zamienisz, to nagle o, a jak tu dobrze, a tu o, jak tu jest słabo, nie? Tylko tak przełączasz, czy tam przekręcasz coś, czy ten sieciowy i się zastanawiasz, co jest lepsze. Przeważnie to wychodzi na scenie, nie? I na takiej realnej, bo jak Grundig dobrze ustawisz w bliskim polu, to masz taką, wiesz, świetną, realną scenę i te wokale są tak świetnie umiejscowione. I przeważnie jak coś jest nie tak, czy z kierunkiem okablowania, czy z sieciówką, to od razu się robi gorsza przestrzeń, że ten głos nie jest taki skoncentrowany i te chórki nie wychodzą tak dokładnie gdzieś za tego głosu, czy coś. Trzeba mieć takich parę utworów, na którym się to sprawdza po prostu. To nie sprawdzamy na heavy metalu, czy tam na jakiejś muzyce elektronicznej. To sprawdzamy na czymś, co dobrze znamy i co daje wieloplanowość sceny, żeby można było to wychwycić.
i jak taki utwór ja słuchałem, no powiedzmy 5000 razy, to ja wiem, gdzie powinno być te chórki, a gdzie powinien być ten głos, nie? Zwłaszcza w tych samych kolumnach, które już tam, kurczę, 10000 razy, wiesz, w różnych systemach podpinałem. I tutaj szukasz i tak nieraz jest tak, jak masz taki system, którego nie znasz, no to wtedy się zastanawiasz, czy ma być trochę tych więcej wysokich i taki troszkę bardziej jaśniejszy obraz, czy ma być to takie bardziej przytłumione i trochę więcej basu, bo nieraz takie są różnice przy pewnych drobnych zmianach. I się zastanawiasz, czy tak będzie lepiej, czy tak będzie lepiej, nie? I to są takie drobne rzeczy. Nie wszyscy może słyszą, ale widać, że coś w tym jest, bo jak robią bezpieczniki audiofilskie, to znaczy, że wychodzą z założenia, że tamten bezpiecznik może będzie coś lepiej, prawda, przetwarzał, będzie dawał ci lepiej prąd dawał, no nie wiem, musi mieć swoje zabezpieczenie, tylko jeszcze chodzi, że przez taką niteczkę idzie ten cały prąd, tutaj masz kabel, wiesz, to jest właśnie fajne, nie, bo masz sprzęt high-endowy, powiedzmy, co nie lubię tego nazewnictwa, i masz wielki, gruby kabel, prawie grubości ręki, nie? I to leci, kurczę, do jakichś tam super tych, a tu na wejściu masz bezpiecznik rzędu, kurczę, 0,03 czy tam 0,3 mm drucik. I co daje wtedy taka gruba ręka w stosunku do takiego cienkiego drucika? Tak zwane wąskie gardło, nie? No tak, no to po co taka gruba ręka, co to da? Jak tam masz taki mały drucik, no jak na włosku to wisi po prostu. A i okazuje się, że ten włosek też ma wpływ. No właśnie, ta gruba ręka może tak, no, ta gruba ręka może oczywiście też zagrać, nie? Ale no, wiesz, wszystko kwestia jest, czy to służy i czy to nie jest za drogie. Wobec tego, Grzegorz, polecamy dodatkowy eksperyment, bo eksperymenty będą na koniec. Tylko trzeba bardzo ostrożnie z przełączaniem bezpieczników, ponieważ... O, trzeba wyłączać zawsze z sieci, bo z sieci można, obowiązkowo. Tak, bo można się naładować. Parę razy mi się to zdarzyło, jak za szybko chciałem. No właśnie, mnie też przy pracach elektrycznych i przy elektronice, ale zalecamy po prostu daleko idącą ostrożność i jak tak, ktoś nie ma doświadczenia, żeby się nie bawił bezpiecznikami. No 220, no da się wytrzymać. Kiedyś 380 dostałem, to już jest dopiero wrażenie. Wobec tego, Grzegorz, no, to... możemy przejść do, właściwie to był ciągły, nieustający twój poradnik, ale w jaki sposób możemy pomóc początkującym albo niedowiarkom, którzy uważają, że nie gadamy o dobrym brzmieniu, tylko jakiejś popularnej klasie dla zwykłych, szarych słuchaczy Radia RMF albo innych stacji mocno skompresowanych. Wobec tego powiedz taką rzecz, od czego powinien zacząć ktoś, kto jest zieloniutki, startuje, bardzo zdezorientowany, od czego powinien zacząć twoim zdaniem po kilkudziesięciu latach twojej praktyki i pracy w audio? Ja bym zaczynał zawsze od głośników teraz, mając no, tą wiedzę, którą mam, to zaczynanie od odtwarzacza, no ja bym sobie może, ja jako mając tą wiedzę mógłbym sobie na to pozwolić, bo wiem, który odtwarzacz mi by się podobał, nawet z tych górnych półek, nie? To wiem, który zagra i bym mógł w ciemno kupić, natomiast z kolumnami będzie prościej znaleźć sobie sprawdzoną jakiś sprawdzony, dobry głośnik. No my tu poruszamy się w grundikach, nie? No to by można było mówić, no najprościej kupić, pójść i grundik, tylko że no właściwie byłoby najprościej. Wiadomo, że 650 są takie pewniaki. One zagrają i z tym, i z tamtym. One zagrają ze wszystkim praktycznie, tylko trzeba odpowiednio je dostroić do danego systemu.
Czym większe, tym trochę trudniej i trudniej w ustawieniu i trudniej z akustyką. Choć jak ma się, tak jak ja, regał i na tym regale to nawet i 2500 jeszcze nie próbowałem, ale 1500 spokojnie na tym regale grają. I grają dobrze. I że są na regale, nic to nie przeszkadza. Bliskie pole skierowane na uszy, dobre wytłumienie pokoju i nic się nie dzieje, aby tylko dobrze była elektronika zestrojona, żeby, no, żeby było przejrzyście i żeby było dobrym wypełnieniem barwą. Barwę one mają po prostu i kolumny z dobrą barwą. To jest trudne, bo na rynku nie ma dużo kolumn z dobrą barwą. Już o tych współczesnych to nawet nie będę nic mówił, bo ja nie znam tych współczesnych kolumn i nie wiem, które mają dobrą barwę i które może są takie, może Rogersy jakieś, może Spendory jakieś, coś tam z tego by trzeba było szukać, ale to są wysokie ceny. To są Herberty. Raczej kolumny dla Herberty, o tak, Herberty takie pewniaki są generalnie, ale no to kosztuje. To kosztuje. Bo to jest ta szkoła brytyjska, jeszcze wywodząca się z BBC. Tak, BBC 35A, kurczę, też one grają coś w stylu 650, tylko że są trudniejsze w wysterowaniu i mają bardzo niską efektywność, więc bardzo łatwo je spalić, jak się je przesadzi i nie za głośno się pogra, a one mają chyba bodajże 82 chyba efektywności, to jest kurczę, a mają znowu coś niedużo mocy, więc no wiesz, nie można poszaleć, nie? Nie można poszaleć, bo jak chcesz za głośno, to znowu możesz przekroczyć z mocą, no, moc głośnika, prawda? Więc bezpieczniejsze. Były porównania tych 650 do tych 35A, więc 650 to są coś, kurczę, tania wersja, no, tych 35A i łatwiej wysterować i nawet ciutkę lepiej gra, powiem. Nawet tak. A później tam, wiadomo, większe pomieszczenia to z tej serii, no można oczywiście te boczne serie kupować, ja teraz testuję, już tak z grubsza puściłem chyba M1500, zobaczyć tak z ciekawości, bo mi się trafiły tam za jakieś śmieszne pieniądze, tylko z wysokimi, zepsutymi, to mi się teraz udało znowu kupić wysokie, więc podpiąłem i coś z tego będzie, że no trzeba pokombinować, coś jakiś dobrać. One takie trochę mają inny bas w stosunku do tych 1500 innych wersji, ale da się coś z tym zrobić. Jest taki troszkę, no taki troszkę plastikowy, nie? Ale da się z tym coś zrobić, bo tam puściłem kawałek, to już całkiem nieźle to gra, a pewnie da się jeszcze lepiej, bo to tylko tak na szybko, żeby sprawdzić, czy głośniki dobre przyszły, czy reklamować, bo miały być no, w idealnym stanie. I tam 660 można by sobie próbować, jak ktoś chce tanio, prawda? Tylko że no wtedy trzeba, no ja nie wszystkie testowałem u siebie, więc ta grupa 850, znaczy 50, 00 800, takie to słabe są 800 w sumie dla mnie. 600 nie miałem, więc nie wiem. 550, 500, 400, 350, już ja do tych mniejszych nie wchodzę, bo te mniejsze, to jak ktoś rzeczywiście chce mieć mało miejsca, żeby mu zajęło, to wtedy tak, od 450 w górę ja zaczynam, tak powiem, że mniejsze kolumny tu mnie nie rajcują, bo tam, no można bas tam trochę podciągnąć, coś tego, ale to nie jest to. Od 450, 550, 650, 400, 500, 850, 1500, 2500 to już jest duża kolumna w stylu wielkości tej no, TL800 Telefunkena. Telefunken grają na regale u mnie bez problemu i tu bardzo dobrze grają, więc do małego pomieszczenia na regale można praktycznie wszystkie wstawić. Do dużego pomieszczenia trzeba zwrócić na wielkość kolumn w stosunku do pomieszczenia. Czyli 20 metrów pomieszczenie kwadratowych, to się raczej chyba powinno... 850 to takie bezwzględne minimum do 1500, taki normalny już no, rozmiar. Że to, a później dopiero do tego wzmacniacz. I no... Wiadomo, samemu jak robiłem to wszystko, to jaką drogę trzeba było przejść. To się przechodzi drogę kupowania, sprzedawania, i tak można w nieskończoność.
i to pasuje, to nie pasuje, generalnie nie pasuje nic i później się człowiek wkurza, że bez przerwy coś nie pasuje i tak można parę lat sobie tak chodzić. Więc właśnie co, po co są takie grupy, że jak już są tutaj kolumny Grundika i jak ktoś coś wie, to trzeba się po prostu kierować trochę tym, bo się nie popełnia błędów. Czyli tam ja napisałem listę taką, żeby ktoś sobie skorzystał. Ja nie napisałem po to, żeby to tak sobie napisać, tylko po to, żeby ktoś jak szuka kolumn Grundika, to tam sobie zobaczy, ja jakie zestawiam, jakie kolumny z jakimi wzmacniaczami, z jakimi odtwarzaczami, jakie polecam, jakie nie polecam. Oczywiście to nie będzie tak, jak ja to zrobię u siebie, ale już ktoś ma coś, że wie, że jak się to zestawi, to już to będzie miało sens, bo one nawet w oryginale, tam jak ja podaję, to już jest w miarę jakieś dopasowanie całego tego systemu, żeby jak najmniej przy nim zrobić, a żeby było jak najlepiej. A nie to, żeby wziąć najmniej pasujące do siebie elementy, a później rzeźbić to, kurczę, przez 3 miesiące, żeby uzyskać to, co można zrobić z 3 innych klocków w ciągu 1 dnia. Nie ma sensu po prostu. I trzeba korzystać z tych list, myślę, i od kolumn zacząć, bo kolumny determinują później wzmacniacz. A kolumny i wzmacniacz determinują, jaki odtwarzacz. I tyle. Jeżeli chodzi o naszą grupę, bo ja nie będę wychodził tam do ludzi, którzy gdzieś tam krążą w jakichś high-endowych tych, to też mają co dobrego, bo może pojechać do salonu nawet, bo też mi się tak zdarzało, wszystko pięknie brzmiało, przywozi do domu i nic to nie brzmi. Bo ma pokój po prostu. I żona mówi, że tu nic niestety nie można zmienić, bo to taki ma być pokój. No i jest w dylemacie, wydał, kurczę, 20 tysięcy i to nie gra. A tam gra pięknie w salonie. Żonę można zmienić. No i no tak, chyba taniej by wyszło. Można. Nie, no tak no, że to właśnie po to są takie grupy, żeby można było sobie jeden od drugiego, można pójść, tak jak koledzy tam sobie robią, niektórzy jak mieszkają gdzieś blisko siebie, to ostatnio kolega pojechał do drugiego kolegi, posłuchał sobie tego kłada, no, digital z pozytronem i na gwałt zaczął szukać, bo mówi, że to po prostu mu, kurczę, tak weszło, że i kupił. Dwóch nawet kupiło ostatnio, bo posłuchali właśnie u kogoś, u jakiegoś innego grundikowca, który posłuchał mnie, żeby sobie kupić. No, bo ja tam gdzieś mam wystawione, że to będzie grało, jak się to fajnie zestawi. No i się potwierdza, że gra, bo i ty masz chyba, Artur, ten no, ten pozytrona tego i tak. Tego i parę, no ma chyba 7 osób na naszej grupie. Już. A ja 8. Jeden ma nawet wersję referensę, tą taką chromowaną, caluśką. Wow. No. Z wymianą żony trzeba bardzo ostrożnie, bo Billa Gatesa wymiana żony kosztowała 100 miliardów. O, no tak, to rzeczywiście. O tyle zbiedniał po rozwodzie, więc to są widocznie stać niezłe go było. Pieniądze. Chyba tak. Chociaż to tak jak w tym kawale, że kobietę można zmienić, ale to i tak nic nie zmieni, więc... No, dokładnie. Dokładnie tak może być. To może będzie tylko rok czasu inaczej. Na początku, a później będzie już jak było. No to tyle chyba z tym wyborem, nie? Bo cena, tak. No tutaj są jeszcze ceny przystępne, umówmy się, no przecież ten grundnik nie szaleje jakimiś, kurczę, cenami, no ktoś mówi, że nie ma kolumn, no a ja piszę, no są za 1100 zł 650. No dla jednych jest to drogo, ale według mnie 1100 zł za te kolumny to nie jest drogo, póki co jeszcze. Jak one grają lepiej lub równorzędnie w zależności od wersji, bo tych 5-3A było kilka wersji i różne chodzą i różnie są oceniane. Chodzą najtaniej, tak kurczę, teraz w Anglii to chyba 6-7 tysięcy chcą, do 12 nawet za te kolumny. No to 1100 zł to mów myśl, jest to śmieszne pieniądze. A gorzej nie będzie. Gorzej nie będzie. Taniej nie będzie, tak. A taniej, to znaczy taniej. Tak, no jeszcze się
trafiają się, tam ktoś kupił za 700, tylko że trzeba było Fornit zrobić i też całkowicie sprawne, to ktoś na Allegro kupił ostatnio, bo ja cały czas obserwuję kto co i gdzie. Uważaj. Ten 1150 poszły z przesyłką, to koledze poleciłem, bo miał 650 i się zastanawiał, czy warto kupić, czy nie warto kupić, bo miał zwykłe 650. Ja mówię kup, bo mówię w tej cenie, z przesyłką jeszcze mu się udało to robić, bardzo ładny stan, nieporysowane, z maskownicami, z tymi wszystkimi znaczkami i tak dalej. No i kupił, przyszedł, posłuchał, mówi i widzę, już wystawił 650 zwykłe do sprzedaży. A właśnie, przypomniałeś o maskownicach. Powiedz coś na temat maskownic w tych kolumnach, bo to jest też ciekawy temat. Maskownice, no widzisz, współcześnie to maskownice się robi po to, żeby po prostu się głośniki nie kurzyły, nie? Mhm. Bez rama wstawione, jak chcesz słuchać, to wyciągasz ramę i chcesz słuchać, wiesz, kolumny bez maskownic, nie? No kto, który audiofil słucha z maskownicami kolumn, widziałeś ty? A na tych audio show wszystko jest pościągane, żeby głośniki były na wierzchu. Mhm. Rzadko się zdarza, żeby była maskownica zaciągnięta. Bo maskownica nie spełnia tu żadnego zadania po prostu akustycznego, nie? Ona tylko wytłumia, nie? A tam maskownica, no wyobraź sobie teraz, że ktoś robi maskownicę, kurczę, weź sobie zdejmij z tych 650 i zobacz, jaka tam jest gęsta ta kratka i jeszcze ile materiału napchali, kurczę, tego mechatego, jaka to jest przepustowość akustyczna. A przepuszcza. I co? A dlaczego te głośniki są takie dziwne, mają te dyfuzory? Że mają wysokotonowy, ma ograniczenie pierścieniem takim, żeby zmniejszyć kąt promieniowania, prawda? Średniotonowy też ma pierścień taki dookoła, ale to nie jest pierścień ozdobny. To jest pierścień, który wychodzi poza obręb kopułki. Ona powoduje, że zawęża promieniowanie wysokotonowego. Tak, żeby nie uderzał po kantach kolumny, jak to się mówi, żeby po płaskim nie szedł. A niskotonowy, jak sobie weźmiesz, rozbierałeś chyba, widziałem te 2500, to wiesz jak wygląda. Tam widziałeś, jak jest to sprytnie zrobione, że głośnik jest zasłonięty tym krążkiem, nie? Tak. Jest zasłonięty, ale jak zobaczysz po boku, tam nie ma dziury. Mhm. On tylko promieniuje takim tunelem jakby i jeszcze na środku ma ten znaczek, ale ten znaczek ma rozproszyć jeszcze resztki średniotonowe, które tam od kopułki idą. I po to jest ten znaczek. To jest po to, żeby ładnie wyglądały. A to jest po to, z boku, jak jest pierścień i tam zajrzysz za ten pierścień, to tam nie ma dziury. Tam jest po prostu wszystko zabudowane. On gra jakby tylko do przodu, na boki nie daje. Jak do tego założysz maskownicę, to w 650 jest jeszcze taka gumka, która się opiera o rant tego niskotonowego, nie? I wtedy niskotonowy idzie bezpośrednio, uderza bezpośrednio w tą maskownicę, a nie hula tu po całym, między maskownicą wysokotonowym, średniotonowym, nie? On idzie prosto, jest źródło punktowe wtedy. Bo tak maskownica tworzy tam pewną pojemność jeszcze, nie? I ona by mogła tam się w środku, kurczę, tłuc, a on idzie bezpośrednio i po to jest właśnie osłonięty, jest taki jakby tubce jest zrobiony. Bo te wcześniejsze profesjonal nie mają tego. One tylko mają takie ranciki, nie? Takie nieduże. Ja miałem te 850 na przykład i tam z maskownicami od razu jest gorzej. Trzeba ściągać maskownicę, gra bez maskownic. Tam maskownice szkodzą. A tutaj, jak dasz maskownicę i teraz sobie weźmiesz, no to tak zwane ogniskowanie z fizyki, to ja jestem już daleko, to chodzi o załamywanie na krawędziach defrakcja, czy jakoś to się nazywa, tak jak w okularach, jak kiedyś tam mówiłem, że jest takie, mam, nie mam, tylko jest w firmie takie okulary, gdzie masz 100 dziurek, nie, czy tam 200 dziurek zamiast szkła, w jednym i w drugim. I zakładasz, patrząc przez te dziurki, widzisz wszystko ostro. Mhm. Mimo to, że masz wadę, zakładasz, jest ostro, a nie masz szkła żadnego, nie masz żadnej tej. Te dziureczki powodują, że oko się dzieli na tych 100 ileś części i każda ta część jest wzmacniana jakoś, nie wiem, ta defrakcja, czy tam, czy jakoś to się nazywa, kurczę, fachowo, ale
fizyki, to ja mówię, już nie miałem w ręku tyle lat. I tam jest to załamanie, tak samo dźwiękiem jest, to jest fala. To jest fala świetna, tam jest fala dźwiękowa, inna częstotliwość. I tak samo, przez tych ileś otworów, jak to przejdzie, to tworzy obraz po prostu, jeszcze bardziej ostry niż bez tego. Bo tak jak ściągniesz maskownicę, to się tam zaczyna trochę rozjeżdżać ta scena i się punktowość kolumn się rozjeżdża. O, tak bym powiedział, że nie ma tej punktowości. Założysz maskownicę, to jest lepsza punktowość, lepsza lokalizacja. Bo to przechodzi przez te wszystkie dziurki i ten dźwięk się miesza w tych dziurkach, jak taki mikser jakby. I jeszcze wyostrza to. Tak jak te okulary. No ja też gdzieś tam czytałem to o tym, że te dziurki, nie ma szkła, tego zakładam, kurde, widzę normalnie. Fakt, że spada jasność. To tutaj spada pewna efektywność przy założeniu. Tylko że one, jak są zaprojektowane do tych maskownic, to ta efektywność jest nieco podniesiona, żeby jak się je założy, to żeby nie tracić. A jak będziesz chciał zrobić sobie eksperyment, bo to jeszcze chodzi też o pewną swobodę drgania tej maskownicy przez tą gumkę i ona też powoduje pewne wyostrzenie, bo jeżeli weźmiesz w 650, wsadzisz to te gluty, takie co są, te czarne, to możesz sobie kupić niebieskie, bo teraz są w sprzedaży takie, co się nie zsycha, prawda? Taka plastelina, ale nie plastelina. Glut jet, czy jakoś to się nazywa, to sobie weź wklej tą maskownicę, tak jak w 550, nie? Mhm. I zobaczysz, co się stanie. Zamgli ci się obraz i zrobi ci się, kurczę, zacznie ci brakować czegoś. Zrobi się takie, kurczę, troszkę nieprzejrzyste. A znowu w 550 jest taka sama maskownica i tam jest to wklejone, tylko że 550 są dużo jaśniejsze. I jak wyciągniesz to i wsadzisz tak jak w 650, to znowu ci się to wszystko rozjaśni. Zrobi ci się to wszystko jaśniejsze. Choć w tych 550 tam już nie ma dokładnie tego samego, co w 650, bo tam są głośniki normalnie tylko wkręcone, więc tam się dzieją trochę inne rzeczy. One pewnie dali, bo akurat była pewnie tego samego rozmiaru, to dali tą maskownicę do tego formatu i do 550 Pro. To ta sama maskownica poszła, żeby już nie kombinować może w produkcji. Bo najbardziej to te właśnie profesjonal to mają typowo aprofesjonal albo profesjonal. Mają właśnie dostosowane tą maskownicę do tej konstrukcji tych pierścieni i tego właśnie tego skupienia. Nie? Bo po co było tyle tego wsadzać? Nie? Wcześniej robili bez tego mechutu nawet, bez tego, tego filcu, tam, no nie filc, to jest taki jakiś mechut, tam, sztuczne jakieś tworzywo, takie zmechacone. I później wprowadzili, i była flizelinka podklejona od tyłu, a później jeszcze ten mechut wprowadzili, ale wprowadzili te tuby i to wszystko. No to ma sens, to nie jest zrobione dla ozdoby, bo umówmy się, ozdobne, to te altusy mają takie płaskie, tak jak te profesjonal zwykłe, też mają tu jako ozdobę taką wsadzone, takie kwadraciki, tylko żeby podkreślić, że tam głośnik jest wsadzony. A to jest zbyt skomplikowane, żeby to uznać, że komu by się chciało tyle takich różnych rzeczy robić i po co tam zakrywać, i po co tam robić jeszcze ten kołnierz, ta jeszcze zasłania część, zasłania w ogóle cały resor, nie wiem, czy zauważyłeś. W tym głośniku. Mhm. A Grześku, że ten pierścień zasłania cały resor, że tam tylko membrana idzie, jest widoczna. Tak, a powiedz jeszcze, bo mamy tutaj kolumny dwudrożne, trójdrożne, czterodrożne. Jaki jest twój pogląd na ten podział pasma, który jest w Grundigach? No, różnie stosowany w zależności od głośników, od modeli. Czyli gdzieś stwierdzasz, że któraś z tych wersji jest lepsza, bardziej to pasmo jest zszyte w stosunku do, nie wiem, dwudrożne, trójdrożne, czterodrożne, jak do tego podchodzisz? Znaczy, jak widać, to chyba jest kwestia chyba dobrej zwrotnicy i dobrego zaprojektowania, bo czterodrożne mamy TL-ki, na przykład 800, bardzo duże kolumny. Mhm. Nie ma się do czego doczepić tam praktycznie. I jakby tam nie były podział, to już ja tam nie będę wnikał, tam nawet nie ma bardzo dużo powietrznych cewek, tylko tam są transformatory. Tak jak w najlepszej wersji tych Rogersów. Ta pierwsza wersja 15-omowa miała właśnie
transformatory, a nie feryty i cewki, prawda? Mhm. I te wersje transformatorowe podobno są dobre, nie? Ale to tylko na podstawie no, tych zestawów. Dwudrożne, trzydrożne. Tam generalnie oni w grundikach nie ma, są powietrzne. Tam nie ma ferytów. Ani na niskotonowym, bo jest dość duży, duża ta cewka, ale tam ferytu nie ma, więc to jest wszystko powietrzne, powietrzne cewki, czyli bardzo dobre w sumie. Podział, grundiki mają to do tego, że oni projektowali głośniki do konkretnego modelu i do konkretnej zwrotnicy. To nie jest tak jak inne firmy, że tam Dynaudio czy coś tam wyprodukuje jakiś tam model głośnika, a później tam jakiś inny producent bierze ten głośnik, no i kombinuje, co z tego zrobić. Czyli tak. Robi zwrotnicę, a inny producent robi inną zwrotnicę, ale to jest ten sam głośnik, nie? Generalnie. O tych samych parametrach. Grundik tutaj niestety, znaczy niestety, a może stety, robił tak, żeby nigdy na wysokonodowym nie było rezystora. I tam praktycznie w tej całej serii nigdy wysokotonowy nie ma w szeregu rezystora tłumiącego. On jest tak dopasowany, żeby nie było tego rezystora. I jego efektywność i jego ohmy są dopasowane. To jest takie, wiesz, masz 850 na przykład i w 850 jest średniotowy ma 7 ohmów. Dziwne, nie? Tak. Ani nie 8, ani nie 6. 7. Wysokotonowy ma 4, niskotonowy ma 4. W innych zestawach niskotonowy ma 3,5, średniotonowy 7, a wysokotonowy 3,5. Na przykład w serii M tak jest. Mhm. 3,5. A dlaczego nie dali 4 ohmy? A dlatego, że zrobili inaczej zwrotnicę i dopasowali do reszty po prostu ten głośnik, żeby to pasowało. No oni to całościowo musieli projektować, a znowu aktywne boksy bodajże, chyba już nie pamiętam, czy wszystkie, czy, ale te na przykład XM-ki mają 6-ohmowe wysokotonowe. Że mają 7-ohmowy średniotonowy MX, na przykład te aktywne, a 6-ohmów wysokotonowy, a pasywne mają 3,5-ohma. Czyli wszystko jest jakby dopasowane w całość, czyli projektowali zwrotnicę razem z głośnikami, żeby było to jak najkorzystniej, czyli jak coś im nie pasowało, żeby w zwrotnicy coś wykombinować, to zmieniali parametry głośnika i został taki wyprodukowany, jaki im pasował. Że taki podział, taka rezystancja, prawda, i taka efektywność, żeby nie dawać rezystora jeszcze, żeby to wszystko było liniowe, żeby przypomnieć, że jak się to połączy, to żeby w miarę liniowa wychodziła charakterystyka. Mhm. I w tym jest sukces chyba tych głośników, bo tam inne rzeczywiście firmy to tak, no można kupić sobie najlepsze głośniki i każda firma to kupuje i każdy robi z tych głośników niby inne kolumny, ale głośniki, no chyba, że tam gdzieś sobie zamówi specjalną wersję pod siebie, jak to się mówi, to wtedy firmy czasami robią takie rzeczy, że produkują dla danej firmy tylko dla niej o zmienionych parametrach. Mhm. To się zdarza. W tych drogich konstrukcjach to się może i opłaca, no bo jak kosztują takie pieniądze, to widocznie się opłaca. A to była masówka, to nie była przecież produkcja, jak to się mówi, z tego, z pułapu tego najwyższego, tylko to było generalnie dla Niemca, nie? Mhm. Czyli Niemiec, powiedzmy, czy na raty, czy jak miał gotówkę, to sobie mógł pozwolić. Lepiej, więcej, mniej, no nie było to takie bardzo tanie, bo jak patrzyłem te katalogi i ceny, to na współczesne zarobki Niemca, to też to nie było, że to grosze kosztowało. To grosze nie kosztowało. To było dość drogie, nam niektóre zestawy, zwłaszcza te XPC na przykład 6500 z tym gramofonem, z pilotem i to wszystko takie kurcze jest, no super zrobione, naprawdę jak nawet na dzisiejsze standardy, no to kosztowało tam chyba kurczę ze 4,5 tysiąca marek, czy 5 tysięcy marek, to było kupę pieniędzy, to można było Volkswagena prawie kupić za to. Tak, no jeszcze przecież były te głośniki Grundig Monolith, które też były... Tak, monolity, a przecież te największe monolity, co takie są na ten, przecież to one fortunę kosztowały. Mhm. Teraz chyba kosztują po 15 tysięcy, jak ktoś trafi.
Grzesiek, kończąc moje pytania na temat głośników, jeszcze jedna kwestia. Jeżeli ktoś ma lampę, czy spotkałeś się z głośnikami Grundiga szerokopasmowymi, które z lampą by dobrze grały? My tutaj z Arturem robiliśmy pewne eksperymenty z lampą i to grało całkiem przytomnie, w sensie no, lampa, którą przystawę, którą przyniosłem do Artura, zgrała się z Grundigiem i nie było tutaj problemów. Czy coś gdzieś robiłeś, jakieś eksperymenty z lampami, czy szerokopasmówki Grundiga gdzieś ci się obiły uchem? Szerokopasmówek nie za bardzo, nie bawiłem się szerokopasmówkami. Z lampami, jeżeli już, ale też się nie bawiłem, nie będę tutaj no, tworzył no, jakiś bajek, że robiłem. Generalnie z tego, co tam różne kontakty z ludźmi, którzy próbowali takie rzeczy robić, to jeżeli już ktoś chce się bawić z lampami, to trzeba szukać tych starszych głośników sprzed 70, tam trzeci, czwarty, nie? Drugi. Raczej z tego okresu należy szukać. I były takie głośniki, były też i szerokopasmówki, tylko że ja nigdy w to nie wchodziłem. Szerokopasmówki to miałem kiedyś Philipsowskie takie, dość popularne, tam 10, coś tam, 88, coś takiego, już dokładnie nie pamiętam. Były w Sonabach, czy w jakichś takich pionowo stojące, nie? Takie no, z rozpraszaczami, takie dziwne, i kiedyś je wymontowałem i próbowałem to z lampą zgrać, z lampą Pioniera Amplitunera. No całkiem to w sumie nieźle grało, takie trochę papierowe granie jak dla mnie, nie? Bo te głośniki no, nie mają tych resorów takich, wiesz, to by trzeba było mieć troszkę większe chyba rozmiary tych głośników, żeby z tego jakiś bas taki, wiesz, konkretniejszy. Ja lubię jak bas jest, wiesz, okrągły i dobrze kontrolowany, ale nie suchy. Z takiego głośnika, który ma papierowy resor, raczej ciężko, wiesz, uzyskać tą okrągłość. One będą mogły mieć świetną średnicę, mogą mieć tam wysokie, to może świetnych nie będą miały, ale będą akceptowalne, ale z basem to zawsze będzie takich trochę lekkość tego basu, będzie taki trochę za lekki, że można szukać właśnie, jeżeli już, to tak między 70, a tam 74, gdzieś 5, gdzieś w tych rejonach by należało szukać z tych starszych konstrukcji, bo one były robione pod lampy. Przecież ta słynna końcówka MF20, no to przecież jest, tam są głośniki, ale też tam są wysokotonowe głośniki wsadzone w ten regał, nie, bo to jest chyba jakiś Philips 082, czy coś, to taki regał grający, nie? I tam głośniki były już stacjonarnie i tam właśnie ta MF20 była. To kolega ostatnio kupił, który dzwonił właśnie do mnie, się pytał, co kupić, i kupił u Niemca, nie, w Austrii chyba kupił, za 450 euro tego MF-a. Nie wiem, czy do remontu, czy nie, tylko jeszcze gościa nie wiadomo, czy mu z tej szafy wyciągnie. Jak przyjedzie, to zobaczy, bo ma kilka kompletów tych lamp 84, to się pobawi, bo on lubi się lampami bawić, to mi zda relację, jak tam to u niego zagrało w stosunku do tych, no, takich parę lamp jakieś, no, jak to się mówi, takich, co mówimy o high-changie, nie? On lubi takie i takie rzeczy, więc eksperymentuje. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo słuchaliśmy tego MF-a 20 z 2500 A Prof u Pawła w Białymstoku i powiem, że jak byliśmy, ciebie Artur nie było, to byliśmy z Bartkiem i tam byliśmy z tym, no, z Charlie Studio, z Marcinem i jeszcze, tak, jeszcze kolegą. I także wszyscy popatrzyli na siebie i mówimy, to wyleciało chyba z mojego DVD przez ten wzmacniacz, tą konsolę taką wielką, plus właśnie ten wzmacniaczyk tam na telefunkenach, kupił chyba za 1500 zł jakieś tam lepsze te telefunkeny. I tak patrzymy, i co tutaj mówi? Coś by ktoś coś dodał? Nie. Tak powinno grać. I tyle. Ale to kosztuje. To trzeba tak te 500 euro plus jeszcze ze 2000 na remont trzeba przeznaczyć, bo one przeważnie są w złym stanie. I to będzie grało. Nawet z 2500. Czyli niekoniecznie muszą być, no,
niekoniecznie muszą być, jak to się mówi, te no, szerokopasmówki. Znakomicie. Na tych cienkich kablach gruntikowskich. Dobrze, lecimy dalej w takim razie, Artur. Nie słychać cię, Arturze. Aha. Grzegorz, z tego powstaje swego rodzaju poradnik. Czy gotów byłbyś wziąć udział w opracowaniu takiego w punktach choćby drogowskazu dla początkującego audiofila kiedyś? Zimową kiedyś porą. Może no zimową porą, nie, bo u mnie to się zaraz w maju się zaczyna sezon, więc ja w wakacje to tak robię, czasami coś tam dłubnę, nie? Nie mam czasu się zająć, mam parę takich rzeczy swoich, bym chciał coś nowego, jak to się mówi, opracować, bo tam kupiłem parę odtwarzaczy, które bym chciał, no, jak to się mówi, troszkę je zmienić, bo oczywiście pod grudnika, nie? Tak, no kiedyś może, no jak będę miał, wiesz, bo teraz szybko czas leci, kurczę, już był grudzień, już mamy luty, zaraz będzie maj i będzie mniej czasu. Tutaj no marzec. Grzegorza zapraszamy do Krakowa, tu już przygotowaliśmy dla niego i salę i ten, na razie się opiera, ale walczymy z nim, żeby kiedyś przyjechał i zaprezentował kilka systemów i poopowiadał na żywca, żeby więcej osób mogło przyjść i posłuchać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rozmowy trwają. No właśnie, nie wiem, czy bylibyście chętni przyjechać do Krakowa, to napiszcie na czacie, czy takie spotkanie dla was miałoby sens, gdyby można było posłuchać różnych kolumn, różnych systemów GAT, Grzegorza i tak dalej. Bo coś nam takiego chodzi po głowie. To proszę o opinię na czacie. Natomiast Grzegorz, no główna twoja idea, jak ja to zrozumiałem, polega na dobrym, zgranym systemie, tak? Tak, dokładnie tak. Nie gra jeden, nie gra odtwarzacz sam, nie gra wzmacniacz, ani kolumny same nie grają. Można wziąć naprawdę bardzo przeciętne urządzenia, które same w oddzielnie wydają się dość słabymi urządzeniami, powiedzmy. I jak się je odpowiednio poprawi, może coś w środku trzeba zrobić, bo ja tam robię różne rzeczy, żeby uzyskać najpierw odpowiednie brzmienie i odpowiednie odporność na wibracje i tam różne rzeczy, jak trzeba, to trzeba, jak jest gotowy, w grudniku jest, no, w niektórych już jest pewne rzeczy są zrobione, w takich wzmacniaczach niektórych się nic nie da zrobić, bo są tak zrobione, że trzeba było do kowala i żeby przekuł całą budowę, więc to nie ma najmniejszego sensu. Więc przy naprawdę takich no, średniej klasy, czy tam nawet niższej klasy, dobrze zestawiony system zagrać może lepiej od właśnie takiego przypadkowego zebrania z wyższej klasy i to może być nieprzyjemne słuchanie, bo słyszałem wiele drogich systemów, których po godzinie czasu się już nie chciało słuchać po prostu, a kosztowały straszne pieniądze, więc to wolałbym już mieć, kurczę, ten system właśnie taki tańszy, a dobrze zestawiony niż drogi i źle zestawiony. Co nie mówię, że drogiego też nie można zestawić dobrze, tylko no trzeba wiedzieć, trzeba mieć pomieszczenie, trzeba dobrać elementy, nie w przypadku, tylko no niektóre, no wiem, że firma najma pojęcie, bo widziałem parę rzeczy, to ma pojęcie, choć też nie wszystko ze wszystkim będzie dobrze, no. Wiadomo, że trzeba też własne szare komórki włączyć, żeby coś uzyskać z tego, żeby nie iść na łatwiznę, jak to się mówi, że kupisz gotową wieżę i będzie ci grało, nie? No może będzie grało, może nie będzie grało. Zawsze jest 50% do 50%. A zwłaszcza już jak nawet gorzej, napiszą, 90. Tak, tam takie pianie, że tam coś gra, nie? Ja już takich rzeczy nakupowałem, jak byłem młody jeszcze, jak to się mówi, już nie powiem jaki, to też gdzieś tam się usłyszało, że tam gdzieś dostał jakiś odtwarzacz, kurczę, jakąś nagrodę, coś tego, że tego kupiłem i poszło na Ukrainę. I tyle było z tego urządzenia, tyle nagrody, medal dostali, ale nie wiem za co. I takie są właśnie te zakupy. Więc
No trzeba, tak. Grzegorz, trzeba wobec system, tego... system. A czy system typu combine, bądź takie duże combo, nie jest dobrym rozwiązaniem? Bo mamy wszystko w jednym, taka jakby Ja wiem, maszyna no all in tak. one. No, tylko że nie masz żadnej możliwości zmiany czegokolwiek. Znaczy możesz tylko ewentualnie zmieniać elementy w środku, ale nie masz możliwości wpłynąć na pewne cechy, na przykład kablem możesz zmienić pewne cechy urządzenia, prawda? Jednym kablem, drugim kablem. Możesz w środku też pewne cechy zmienić, to jest następne punkty. A poza tym możesz dobrać inny odtwarzacz, który będzie miał bliższe cechy w danym systemie niż inny odtwarzacz, który będzie daleki. Będziesz miał ostry wzmacniacz, dasz ostre kolumny i ostry odtwarzacz, to będziesz miał po prostu brzytwę, nie? I możesz się golić rano przy niej, przy tym sprzęcie. Jak weźmiesz znowu no, zamulone kolumny, zamulony wzmacniacz i zamulony odtwarzacz, to będziesz miał kurczę kluchy na śniadanie. A jak weźmiesz ostre kolumny, to trzeba ciepły wzmacniacz. A kompaktem trzeba kurczę pokombinować, żeby wyszło po środku. I wtedy wyjdzie może akurat. Ani ostro, ani za kluchowato. Właśnie na tym polega, że dobrze mieć jest wybór trzech rzeczy, bo wtedy masz możliwość, dlatego ja tyle odtwarzaczy nakupiłem, bo sobie mogłem, wiesz, popatrzeć, jak nie ten, to tamten, jak nie tamten, to ten. I tak wyłowiłem te odtwarzacze, które grają z Grundikiem, a te, które nie grały, to po prostu już dawno sprzedane, nie? I tak samo ze wzmacniaczami. Już miałem takich parę tych. Nieraz sprzedawałem taniej niż kupowałem, tylko żeby się pozbyć. Żeby mi nie zagracał, to kupiłem za 400, sprzedałem za 250, aby się pozbyć, bo to, wiesz, nie ma sensu półki sobie, wiesz, zawalać, jak coś nie gra. Próbowałem coś zmienić w środku, próbowałem coś tam, kurczę, poprawić. Co by nie zrobić, to po prostu było nie to. Nie to i więc szkoda, wiesz, trzeba było się pozbyć, eksperyment się nie udał i szukać znowu. No, a część czasami się udawało właśnie z tymi nadami. Kupiłem parę nadów i te nady, kurczę, strzeliłem się, że one chodzą. Chodzą z tymi systemami, można spokojnie grundyki podpinać i grają. Grają bardzo fajnie. A niektóre rzeczy takie gdzieś tam ktoś... O, Grzegorz nam wypadł ze streamu. Mam nadzieję, że za chwilę wróci. Natomiast widzę, że już kilka osób wybrałoby się do Krakowa. Świetna, super inicjatywa. Chętnie wybiorę się na Grundig Show. O, jest Grzegorz. Jest Grzegorz. Jest, bo zniknęło nagle wszystko. Grzegorz. Nie wiem, jakoś tak, tak. Jest tam. Okej. Okay. Słuchaj, jest nazwa twojego występu. Grundig Show się nazywa. A, Grundig Show. A, no ja to nie no, mojego to... występu, to Grundig występuje, bo ja tam, wiesz, ja tam co najwyżej mogę, to może wiesz, być posiedzieć, Greg nie? Show, Greg Show, nie, albo Greg nie, Audio nie, Show. Nie, bez tego, nie lubię cyrku. Zróbmy normalnie, jeżeli już, to Grundig jest tutaj głównym bohaterem, ja tam, kurczę, tylko umiem, po prostu wiem, jakie są grundyki i co z czym gra, a ja nie tworzę tych urządzeń, one są już dawno wymyślone, stworzone, tylko trzeba je kupić i sobie je podłączyć odpowiednio i słuchać no, muzyki, się cieszyć tym. No. I nie gonić króliczka, bo ja już króliczka już dawno przestałem gonić, już nie bawią mnie, wiesz, nawet jeżeli coś jest lepszego, to już ja już lepsze... Lepszość lepszości już nie chcę. Wystarczy to, co jest. Już nie szukam większych wrażeń. Okej. Natomiast Grzegorz, czy możemy przejść do twoich warsztatów, czyli eksperymentów? No tak, co tam masz jakieś pytania, to... Ponieważ Grzegorz zaproponował
żeby uczestnicy tego spotkania zrobili dwa eksperymenty. Z bezpiecznikami odradzamy, ponieważ to jest niebezpieczna gra. Tylko przy wyłączonym zasilaniu, ale jeszcze kondensatory też muszą się czasami rozładować. Natomiast Grzegorz zaproponował dwa proste eksperymenty, żeby zdjąć sprzęty z półek i postawić je na podłodze. I pytanie, czy usłyszymy poprawę brzmienia, czy też nie? O czym? Halo? Halo, halo. Grzegorz, no, słyszysz nas? No teraz tak, halo. Bo były przerwy jakieś to. No. Okej. Okay. Chodzi o to, o czym taki eksperyment przekona audiofila, jeżeli zdejmie i położy na podłodze zamiast na półce, czy w jakimś regale, czy stoliku. To ja mam odpowiedzieć? Tak, tak. No chodzi o to, jaki jest sens takiego eksperymentu. To przekona się, czy jego sprzęt jest odporny na wibracje. Bo jeżeli sprzęt jest nieodporny, tak jak V7000, czy nawet XV, chyba 7500 też, generalnie te metalowe, nie wszystkie są nieodporne. Aż tak, jak V1700, który ma plastikową front i NAT ma też plastikowy front. Stawiamy na podłodze i słuchamy, no, cały sprzęt z kablami, ze wszystkim na podłodze i słuchamy. Jeżeli jest tak samo... Ale nie na dywanie, tylko na podłodze. Na podłodze, może być na dywanie też, nie przeszkadza. Można postawić albo na podłodze, albo na dywaniku też może być. Może być, ja to stawiam na dywanie, ja mam część rzeczy, stoję na podłodze. Część tych odtwarzaczy przede wszystkim, ale też i niektóre wzmacniacze. Ciasno, ale się mieszczę. I to pokaże, czy jeżeli będzie grało lepiej na podłodze, to znaczy, że sprzęt jest nieodporny na te wibracje. Jeżeli będzie tak samo, to znaczy, że jest w miarę odporny, no, że jest w miarę odporny, że nie słychać tego. I gdzieś tam czytałem na jakimś forum, ja nawet ten jakiś gość miał jakieś tam lampy, nie? Wzmacniacze lampowe. I jakiś drugi gość mu też polecił, żeby ściągnął, bo to wiadomo, lampy niektóre mają jakieś osłony na wierzchu, nie? Tam, żeby to tak, wiesz, było zamaskowane, żeby ściągnął te osłony i postawił sobie te lampy na podłodze. I ten tam później mu odpisywał, że po prostu był w szoku. Jak to mu, po prostu, jaka była różnica, jak stały na regale i na tym. No lampy są dość wrażliwe na wibracje i wierzę, że tak było. Wierzę, że tak było, że nie tylko ja na to wpadłem i Massimo na to wpadł wcześniej i wiele innych ludzi. No to nie jest mój wymysł, tylko po prostu tak się dzieje. A obudowa tak samo jest, że są takie rzeczy, że nieraz tak, coś gra, robi się coś, grzebie się, zakłada się obudowę i zgodzi. No to już wiadomo, że obudowa ma wpływ na wiesz. A jest tak, że no jak w 1700 czy tam, no V7500 i w tym to obudowanie, bo to jest CCI, to ona się, właśnie ona jest odporna na te wibracje jako sama z siebie obudowa, więc czy założysz pokrywę, czy nie, to będzie grało tak samo. Ale już nie XVS6000 przedwzmacniacz. Tam jak ściągniesz obudowę i położysz ją tak z elektroniką na wierzchu, gra fajnie. Jak założysz obudowę, nagle się kurczę robi coś takiego, że czujesz, że to nie jest to, co było. Od razu to czujesz, więc jak Bartusz odbierał pierwszego tego, ja nie wiedziałem, co z tą obudową zrobić w ogóle, tylko mówiłem, żeby trzeba było jakoś drewniano zrobić albo coś, bo jeszcze nie wnikałem, jak to, jakby dało się przerobić tamto, nie? Oryginalną obudowę, żeby nie za dużo, nie, jak się mówi, nie młotkować tego wszystkiego. I on to zabrał, nie wiem, tam czy później, czy zrobisz tą obudowę, czy on chyba kupił tego 7500 i chyba sobie dał spokój. Jeden gościu też się mnie wypytywał, bo miał tego 6000 i miał 7500 i też się wypytywał, jak to zrobić, bo mówi 7500 mu gra, a 6000 w obudowie mu nie gra, rzeczywiście. Jak ściągał budowę, to mówi, gra, ale mówi, jak to tak słuchać z takimi flakami na wierzchu, nie?
No i wtedy, co tak kiedyś na tym pokazywałem, no, co tam mniej więcej jak to wygląda, że zrobiłem tą obudowę, że zrobiłem ją, tam jeszcze potencjometr musiałem wymienić, bo był padnięty, rozpadł się całkiem. I rzeczywiście ta obudowa przerobiona nie wpływa już, że jest w obudowie i nie jest, jak to się mówi, elektronika na wierzchu i działa tak jak 7500 i dało się to zrobić, jak to się mówi, nie zmieniając obudowy, no, w ten sposób. I sprawdzone to było, porównane z włoskimi tymi Massima przezmacniaczami, gra tak samo dobrze, nie ma różnicy. Czy z mojego, czy z jego. Więc sprawdziło się to, bo miałem kiedyś 7500, ale go sprzedałem, bo myślałem, że może tam aktywne nie będą mi potrzebne, ale jak kupiłem XM400, które są trudne do kupienia i trudne do kupienia w dobrym stanie, o tak powiem, że zawsze się kupi, piszą, że jest wszystko świetne, a później okazuje się, że coś tam potwierdzuje, że coś tam trzeszczy, że coś tam kurczy nie tego. I ja chyba mam chyba dwie pary mam i jeszcze jedno luzem. I dopiero z pięciu dopiero zrobiłem dwie sztuki, które normalnie grają. A to powyłamywane coś tam, a to ten, przecież tam też jest... Te zestawy nie wymagają żadnych poprawek, one są w pełni CCI już od razu fabrycznie, co inne nie są i tam trzeba robić poprawki. I tam są te maskownice na takie dziwne czpienie z boku wkładane, one są zawsze powyłamywane i nie bardzo jest... I z tych pięciu udało mi się 8 sztuk zrobić, żeby to było tak jak, bo to z maskownicą, tak żeby było wszystko tak jak trzeba. Nawet kupiłem, bo były takie trochę te siateczki, bo to materiał jest jednak, i ten materiał jednak kupczy jest za bardzo tłumi. Musiał być oryginalny, niestety, że nie zastąpi się takim, co podają, tym akustycznym jakimś materiałem. Czyli jeżeli ktoś XM400, to 100% musi być wszystko w oryginale. Bo inaczej lipa. I bardzo dobrze grają. Bardzo dobrze. Grzegorz Darek pyta, to w takim razie jaki jest sens kupić podstawy z kamienia pod kolumny? Podstawy z kamienia nie ma sensu kupować. A gdzie ten kamień chce? Ja mam tylko część sprzętu na kamieniu położony, na regale, nie? Ale kolumny kładzie się na regał lub na podstawę. Mało tego, większość tych kolumn grundikowskich, które się kupuje, one mają filcowe podkładki podklejane, bo każdy chce, żeby się nie rysowały. Te podkładki od razu trzeba wywalić. One muszą stać swoją całą płaszczyzną na regale, a nie na filcowych podkładkach. Te podkładki szkodzą. A gdyby je dać na takich elastycznych czterech punktach, takie jakby gumie do rzucia? No wiem, o co ci chodzi. Może spróbować, ale może ci się bas cofnąć. Może spróbować. Ja eksperymentowałem. Włosi mówią, żeby podkładać zwiniętą gobeczkę pod przednią maskownicę. Wiesz, tam jest jeszcze parę takich motywów, które ja jeszcze nie sprawdziłem do końca, bo nie miałem czasu, bo te maskownice... Nie, bo 650 to mają maskownicę prosto, blacha wciskana w ten i spoko, nie? I to trzyma. A 850 i te większe mają ramę drewnianą i to jest wsadzane na cztery bolce, takie, prawda, na czpienie. I co tam jest jeszcze, że my kupujemy te kolumny i one jeszcze nie nadal są oryginalne. Po pierwsze, muszą być te czpienie wszystkie, że one wchodzą i się zatrzaskują. Ta maskownica generalnie po całej swojej objętości nie dotyka do kolumn, tylko trzyma się na tych czterech czpieniach, prawda? Ale jeszcze jeden jest motyw, że oryginalnie, jak były nowe, to tam na każdej z tych listew, czyli na ramce, tam gdzie nigdzie nie dotyka, były tam półtora czy milimetrowe takie gąbeczki. Takie coś było. I były naklejone po środku,
z każdej strony ramki. I tylko te gąbeczki i te ćpienie powodowały, że one się stykały z obudowami. W 99% kolumn już tych gąbeczek nie ma. One się po prostu wzięły, sparciały i odpadły. I ja mam te gąbeczki gdzieś, bo myśmy z Arturem kupili już takie no, te gąbeczki, żeby je nakleić, ale jeszcze ich nie nakleiłem. Nie wiem na ile się zmieni dźwięk, ale kiedyś zrobię, no, jak już gdzieś mam w kopercie te gąbeczki. Muszę je nakleić po prostu na te ramki, bo tak w oryginale powinny być. Czyli takich 8 na, na parę, to trzeba 8 takich gąbeczek i one... To tak jak tą gąbką jest, która dotyka tego pierścienia w 650. Nie jest taka gąbka, nie? To taka pianka. A tutaj nie ma tego, tylko właśnie są te cztery dookoła, tylko że one wywietrzały, ich nie ma. I każdy może sobie zobaczyć, że ich nie ma. To mnie ciekawi jeszcze. Tego jeszcze nie sprawdziłem i nie tego, a gdzieś czytałem, że podobno ma to jakieś znaczenie. Czy ma? Zobaczymy. Gąbki mam, tylko czasu brak. Na podstawy nie ma sensu tych kłaść pod podstawy. To w grundikach to się nie sprawdza. Może w innych kolumnach tak, ale my mówimy o grundiku, nie? To wystarczą odpowiedniej wysokości, te grudnikowskie tam odpowiednio ustawione, nie trzeba niczym to specjalnie dociążać. Na regale to się stawia, na regał bez tych filców, które Niemcy doklejają i wszystkie mają filce doklejone. No trzeba sprawić też szczelność kolumny, bo czasami są nieszczelne i wtedy bas ucieka, nie? To wtedy jest rozkłapany bas, czyli trzeba sprawdzić dokręcenie głośników, czy gdzieś dziury tam nieraz czasami z tyłu wiercą dziury i robią haczyki, że wieszają na ścianie te kolumny i później ktoś wykręci to, a tam dziury zostają i dmucha przez te dziury. I to trzeba je od razu zaklejać, bo masz robi się mały bas refleksik masz wtedy przez taką szczelinę, ale to jednak ciśnienie ucieka, no. Bo tam powinna być poduszka powietrzna taka, że wiesz. Ale to łatwo sprawdzić, uginając ten głośnik niskotonowy, bo jeżeli nie ma tego, to on powoli odchodzi. Jak jest gdzieś dziura, to... Tak. No tak, bo tak to jak sprężyna odbija, tak jak wciśnie to zasysa, nie? Czasami też potrafi iść przed tym głośnikiem któryś uciekać. Ja tak w Welesach miałem, w któryś z tych kolumnach miałem, że jak ruszałem niskotonowym, to czułem, że gdzieś przy wysokotonowym mi powietrze dmucha w ten... w twarz, nie? I wtedy wziąłem, zaczywiłem, dałem drugą uszczelkę, bo tamta była zmiażdżona strasznie i przestało. Tak, to było w Welesach 1000. W jednym głośniku miałem właśnie taki ten, na wysokotonowym uciekało powietrze. No właśnie, bardzo, bardzo istotny szczegół. Grzegorz, istotny. Zadanie domowe mamy dla naszych miłych słuchaczy i widzów. I bardzo prosimy, dajcie znać w komentarzach, jak wasz eksperyment i na jakim sprzęcie, jaki dał wynik. Jaki sprzęt położyliście na podłodze, jaki efekt i zdjęliście górną obudowę, jaki efekt. Bardzo prosimy o informacje w komentarzach. Czas już leci nieubłaganie, natomiast no, sesja Q&A tu jest tak sporo pytań, że jeszcze moglibyśmy dwie godziny na tym spędzić, łącznie z pytaniami dzisiejszymi, które padły tutaj na czacie. Wobec tego, że mamy godzinę już no, w pół do 11, ja bym proponował, żeby zrobić jeszcze kiedyś trzeci odcinek serialu, już same pytania do Grzegorza, czyli te, które zebraliśmy dotąd, plus pytania z czatu dzisiaj. Chyba, że jakieś, Janusz, pytanie ci się tam rzuciło w oczy, które moglibyśmy jeszcze na gorąco wrzucić do ogródka Grzegorzowi. Jak najbardziej tak, bo to byłoby takie też, mielibyśmy więcej czasu, żeby na spokojnie odpowiadać. Z tych pytań, co były na czacie, tam ktoś pytał o uszery S520, które posiadałem i mogę powiedzieć, że to nie jest granie grundigowe, to jest bas refleks do przodu i tutaj absolutnie
jest przepaść między jedną a drugą kolumną. Chociaż uszery są bardzo miłe do sypialni, mogą sobie tam brzęczeć. Jeżeli ktoś nie zwraca uwagi na barwę, to jak najbardziej. Natomiast to jest coś innego zupełnie. O tych właśnie, to pytam. Rozumiem, czyli uszery S520 odradzasz jako znacznie niższą półkę. Mamy tam bass reflex. Ten dźwięk dołu jest zupełnie inny niż w budowie zamkniętej. Jeżeli ktoś lubi bass reflex, ok, w porządku, ale dla mnie bass reflex to jest ciągnąca się pewna częstotliwość, która nie jest czymś fajnym. Zrobienie obudowy zamkniętej, to co zrobił Grundig czy tysiące innych producentów, setki, może nie tysiące, to jest inny dźwięk. Zależy co kto lubi, no przecież każdy słyszy inaczej, to też nie możemy komuś narzucić. Ja ze swojego doświadczenia i moim skromnym zdaniem, ja MS520 sprzedałem bez żalu, zamieniłem na Grundig 650. No, te bass refleksy też odpadają. To jest dominacja pewnych częstotliwości, dwóch przeważnie. I takie są dość monotonne, mało zróżnicowane. Choć jak ktoś potrafi zrobić i zaprojektować i głośnik i ten, to jest, ale to jest bardzo mało konstrukcji takich, które w bass refleksie będą miały tak zróżnicowany bas jak w kompakcie. A tego basu tam więcej, czy tam potrzeba tak te 30 Hz, żeby ono tam tłukło na dole, umówmy się, w pomieszczeniu tam, no, ktoś ma 15 metrów, to też nie rozwinie się ta częstotliwość, co najwyżej będzie się po ścianach tylko zwijać i wycofywać. Więc spokojnie od tych 40 Hz spokojnie można uzyskać bas taki, że nie róbmy w domu trzęsienia ziemi, no bo człowiek nie jest chyba przyzwyczajony nawet do takiego, jak byłem kiedyś na tym show i był wtedy szał na te kina domowe, kurczę, większość wystawców to kina domowe, taki był wtedy moda, no i szał. I poszedłem i kurczę, jak to zaczęło się trząść całe pomieszczenie, Boże kochany, mówię, to kurczę. Po prostu w kinie nawet tak nie trzęsie, to po co mam im w domu? Ja tutaj jeszcze dodam, aż dyskomfort miałem. Grozi katastrofą budowlaną wręcz. No, wiesz, dodam, że... to, no tak... Także się mów. Nie ma sensu po prostu schodzić poniżej tam pewnej częstotliwości. No, 650 nie są jakimiś dużymi kolumnami, ale uważam, że przy dobrze ustawieniu i tym, to bas, kurcze i kotły nawet jakieś tam będą, może fajniejsze są tele 800, nie? No, bo mają trochę większy głośnik. A barwę mają praktycznie bardzo podobną i taką charakterystykę, coś w tym stylu. Więc to ja uważam tak, że to jest mniejsza wersja, ten Tele 800 to jest większa wersja 650, o tak. Mm-hmm. A u siebie jeszcze nie przetestowałem dokładnie 2500, które ty kupiłeś, ale to jeszcze przyjdzie czas. Mogę ci podrzucić na te małe paczki. To wiesz, to ty mi, paczkomatem mi wyślesz. Tak, w części. Impostem. Paczkomatem, no. A z ciekawostek jeszcze, bo jeżeli chodzi o bass reflex, to poza tymi uszerami S520, potem miałem Eposy, które też są marką wręcz high-end. No, Eposy, tak. Dla no. niektórych. Eposy M12.2 i Eposy S14 bodajże. I... S14 były takie znane. Tak, i konfrontacja była bezpośrednia, bo to mniej więcej podobne paczki, jeżeli chodzi o rozmiary do 650, no nie była ziemia. Sprzedałem momentalnie te posy i zostałem przy Grundiga. Posy podobno tam praktycznie zwrotnicy nie mają, tylko jakiś kondensator? Tak, nie było, tam był jeden kondensator bodajże, czy coś takiego. I prawie chyba nie jeden kondensator, cewki chyba nie było nawet, bo ten głośnik tak był zrobiony, że się tłumił sam chyba coś. Tak. No ja właśnie tak... Nigdy ich nie słyszałem i nie będę tutaj bajek opowiadał, ale właśnie mnie ciekawiło, jak to jest, kurczę, że tylko na jednym kondensatorze i generalnie mają dobrą opinię. No tak jak się tak czyta, to człowiek może się, wiesz, napalić na to. Mhm. Napaliłem się. Ale się nie napaliłem, całe szczęście. Janusz nas wyleczył. Grzegorz, to jedno pytanko jeszcze, Tomek. Tak. A no też prawda, tak. Oczywiście. Nikomu nic nie narzucamy. Natomiast Tomasz Pogłodziński pyta, ponieważ posiada Grundiga V303, jakie kolumny mógłbyś mu doradzić do tego klocka?
O, V303 to jest późniejsza już wersja tego. Ja nie wiem, czy one nie są ośmiomowe, te późniejsze wersje. Znaczy, ośmiomowe to generalnie są i V1700, tylko że 1700 wytrzymuje cztery omy, nie? Wytrzymuje, tylko trzeba go troszkę przestawić, żeby było bezpiecznie i nie stosować mniejszych od 400, od 400 w dół, nie stosować kolumn i M-ek nie stosować, bo M-ki mają też 3,5 omowy niskotonowy, więc można go przyjarać. Tam, gdzie są 3,5 omowy niskotonowe, to należy raczej unikać do V1700. A tam 303 by musiał zobaczyć specyfikację, bo ja, i zobaczyć schemat, nie, bo ja się nim nie zajmowałem w ogóle, bo to jest późniejsza wersja już praktycznie. Zapuściłem na szybko ośmiomówki to są. Ośmiomowe na tranzystorach czy na stalaku to jest? A to tak szybko nie zapuściłem. No właśnie, bo trzeba by serwisówkę spojrzeć. Jeszcze manuala. Manual się ściąga. Ja bym Tomkowi odradzał sprzedać 303 i kupić wzmacniacz z tych, które Grzegorz ma sprawdzone. No, ja ta 220, czy J, teraz co podałem tą nową serię, taką na suwakach, przecież ona też bardzo fajnie, 266 ma trafo takie jak V1700, nawet większe niż J220, nie? Tyle, że ma suwaki, no. Nie ma gałek, tylko suwaki wszystko ma. I ma taką moc jak V1700. A już tam mówię 377, to już jeszcze większa moc, 477 to jeszcze większa moc, a schemat jest ten sam. Większa trafa i większa moc, ale dźwiękowo bardzo dobrze. Nie. Akurat w tych, wzrost mocy tam między 20 a 30 watów nie powoduje. Już 577 to już lipa, bo już tam zrobili inny projekt, już na inny radiator i w ogóle wszystko inne. Nie? To już 577 już odpada. Wersja 366, 266 też może być to z equalizerem, to jest coś w stylu Sanio 340, tylko też no, suwaki, głośność, nie? I czarne, kruczo-czarne, takie no, świecące, no, nawet całkiem niezły ten desyg jest, w sumie jak na taki plastik fantastik. Odtwarzacz do tego mam, ale spróbowałem go, tam całkiem nieźle, tylko że mechanizm jest strasznie lichy, na jednym silniku jest wszystko prawie zrobione, i laser, i podnoszenie płyty, więc tam się po prostu to wszystko lasuje, więc sprawdziłem, jak to gra i leży sobie z tego kompletu. Nie polecam, bo będzie problem później z naprawami, bo to się ciężko naprawia i nie ma części do tego. Więc lepiej sprzedać i kupić sobie z tych tańszych właśnie, jak najtańszy, a do tego kolumny, no wiadomo, on by chciał kolumny do tego. Jeżeli to wytrzyma, bo tam nieraz jak jest właśnie 8 omów i oni dali zabezpieczenia na wyjście, to wywala bezpiecznik, jak się przekroczy. Przy 4 omach on będzie miał większą moc i większe obciążenie, przez to może wywalać. Szkoda by było. 8-omowych dobrych kolumn Grundika to ciężko znaleźć. To już później to seria Firearms, ale to już jest trochę... Trochę już jest niestety nie taka, to jest nie te brzmienie. No ja nie wiem, czy tam później, no, ciężko coś tutaj doradzić, 303. Lepiej, bezpieczniej byłoby zamienić go na JA i wziąć 500 na przykład, bo tańsze są. Jak się je dobrze weźmie, podłączy, to one będą prawie jak 650. Już mi się udało tak raz zrobić, więc da się. Jak się posiedzi. Na dwóch prawie. Tam to minimalne różnice, wiadomo, przy porównaniu, ale tak to spoko. Jak ktoś nie ma porównania, to nawet nie będzie wiedział, czy ma 650, czy 550, czy 500. Więc to, co możemy poradzić, to najprościej zmienić wzmacniacz i kupić sobie na przykład 500, bo będą tańsze, albo 650. A jak większy pokój, to 850 też na tym pójdą. A z tych JA to tam jest wybór. Niektóre nawet za 200 można wyrwać, jak się trafi. Trzeba szukać po liksach. Czyli bardzo. Czyli mamy high-end za grosze, tak zwany. Tak, tak. Grzegorz, to są tańsze tak, rzeczy. A grają naprawdę fantastyczną barwą.
i zestawione przez Grzegorza dobrane odpowiednio kable no, dają niesamowitą frajdę ze słuchania. Grzegorz, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Poświęciłeś nam sporo czasu na dzisiejszy wieczór. Mnóstwo wiedzy i doświadczenia po prostu przebija z tego, co mówisz. Wobec tego mam nadzieję, że dla wielu będzie odczarowany temat high-endu za grosze. Mamy tu na myśli nie jakieś super, hiper wyglądające klocki, ale brzmiące high-endowo, czyli to jest top high fidelity, najwyższa jakość fidelity dźwięku, chociaż takiej, w takiej obudowie nie, czasami tak, zwykłej, bardziej budżetowej, no, tak, ale brzmienie jest najważniejsze topowe. Brzmienie to jest, możemy zapewnić. Wiadomo, dla mnie to jest najważniejsze brzmienie. Ja dla doświadczeń to nawet kupuję porysowane dla siebie, żeby sprawdzić, bo wiadomo, ładne też i cena jest no, wyższa, bo jest gabinetowy stan, no to już od razu rośnie cena, a dla mnie aby grało, ja kolumny przestawiam tyle razy, że jakbym kupił gabinetowy w stanie, to bym był chory, jakbym sobie je porysował. A tak są porysowane i mam z głowy. I stawiam i się nie martwię, że się zarysuję, jestem jedna rysa. A jakbym sobie zrobił fornierki, to bym, kurczę, bym tylko patrzył, żeby nie ruszać. O, ludzie. A zwłaszcza jak się ma zwierzaki w domu, Janusz coś o tym wie, ja też. No u ciebie też grasują. Ja mam kota, ale sierściuchy. Nie drapie u mnie kolumn, całe szczęście, nie uszkodził mi jeszcze nic. To raz mi zrzucił przez wzmacniacz jakiś, kurczę, ze dwa razy mi zrzucił, bo tak stał na brzegu. Taki mały. Badał, ale jak jest odporny na wstrząsy. Nie, bo on lubi połazić, bo u mnie tak na półce to jest wszystko porozstawiane, wiesz, to on tak sobie łaził z tyłu, z przodu, nie, i na ten, nieraz go biorę, jak już muszę myśleć, bo nieraz jak zostawiam otwarty sprzęt, to wiesz, to może wleźć i go może, kurczę, wiesz, złapać 220, jak tam gdzieś V1700 otwarty stoi, nie, i stanie ci na bezpiecznik, to go zabije. To nie, muszę myśleć, nieraz jak wychodzę, to albo zamykam, albo wyłączam wtyczek, że jakby wlazł, to żeby mu nic się nie stało, nie, bo szkoda by było kociny. Czyli jest u ciebie pod ochroną. A dzisiaj widziałem tutaj przez ramię, że u mnie też miał parcie na szkło jeden z sierściuchów i chwilę sobie na streamie występował. Grzegorz, jeszcze raz bardzo, bardzo ci serdecznie dziękujemy. No dziękuję również za cierpliwość. I liczymy, że się pojawisz u nas tu w Krakowie. Zapraszamy serdecznie. Tu parę osób już jest chętnych, żeby cię zobaczyć. No, zobaczymy, jak to będzie, kurczę. To już po tego rozmawiałem już z Arturem. Zobaczymy, jak to tam, jak to wyjdzie. Damy radę. Będziemy w kontakcie. Będziemy się starali zapewnić odpowiednie warunki. A za tydzień, przepraszam. Warunki są ważne. No, warunki pokojowe, jak to się mówi. Akustyczne, tak, bo robienia na sali gimnastycznej no, od słuchu to nie ma sensu po prostu, to tylko zniechęci wszystkich, bo ja sam bym nie chciał słuchać na takich warunkach. A teraz trochę rozczarowałeś, bo Tauron Arenę tutaj zarezerwowaliśmy dla ciebie, no ale... No kurde, no, to by musiały przyjść tam chyba ze 30 tysięcy, nie? Ludzi, żeby było żeby wytłumienie, bo inaczej odpowiednio by się nie dało, bo by się nie dało słuchać. Coś wymyśliłeś. No słuchaj, jakby zapłacili wejście i bilety, no to nie ma sprawy. Po złotówce nawet. Tak, bylibyśmy troszkę do przodu. Grzegorz, no, bardzo, bardzo dziękujemy. Ja tak wspomnę tylko, że za miesiąc planowana jest audycja na temat robienia kolumn od zera, czyli DIY, kolumny i różne fatalne błędy, jakie można przy tym popełnić. Oj, Grzegorz wiesz, wiele mówił dzisiaj temat o... Robiłem też i też... O Boże, to już... Przeszedłem jednak droga na gotowe. Niech się ktoś inny męczy. No właśnie, są tacy szaleńcy czy twardziele, którzy idą tą drogą i próbują się przebić tasakiem przez puszczę czy Amazonię.
W związku z tym będzie mowa o tym, czego unikać, jakie błędy może popełnić szaleniec, który postanawia zrobić, zaprojektować, wykonać później własne kolumny albo zlecić komuś taką robotę. Bardzo dziękujemy za cierpliwość, za udział w czacie. Na te pytania postaramy się je zebrać i umieścić w osobnej audycji, kiedy będzie już sesja, tylko Q&A do Grzegorza. Dziękujemy jeszcze raz. Dzięki. Grzegorz, dziękuję. Pozdrawiamy dobrej serdecznie. Dobrej nocy, miły snów. Czekamy na kolejne twoje odkrycia. Ahoj, przygodo. Ahoj. Dobra, i zamykamy nasze...